Serdecznie witam Państwa radnych na dzisiejszym spotkaniu. Witam również Państwa radnych, którzy są zdalnie z nami. Ja również mieszkańców czy i kierowników dział, którzy również są na sesji wraz z nami, lecz zdalnie. Przypominam, że obowiązuje w dalszym ciągu RODO. Jak również informuję, że przebieg naszej sesji jest transmitowany przez środki przekazu, a więc przez internet. Proszę Państwa, przedstawiam porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie. Rozpocząłem powitaniem radnych. Jeszcze powitam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz i Panią Skarbnik, o których zapomniałem. Natomiast teraz przedstawię porządek obrad. Sprawozdanie Burmistrza w punkcie 2 ławki z działalności międzysesyjnej. Punkt 3 podjęcie uchwał mających Burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt 1 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rabka Zdrój w 2021 roku. 2. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. 3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. 4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz zawarcia umowy najmu. 5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz zawarcia umowy najmu. 6. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 7. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. 8. W sprawie zmiany nazwy instytucji kultury na Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz nadania jej statutu, a także zmiany uchwały nr 22 przez 196 przez 92 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce Zdroju. 4. Punkt 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju na rok 2021. Punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. I będzie to 3 uchwały. Pierwsza w sprawie rozpatrzenia petycji pana R z dnia 15 grudnia 2020 roku. 2. W sprawie rozpatrzenia petycji pani I G z dnia 11 grudnia 2020 roku. I 3. W sprawie rozpatrzenia petycji pana P M z dnia 18 grudnia 2020 roku. Punkt 6. Porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przekazania pisma Polskiego Klubu Ekologicznego według właściwości. 7. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. 8. Interpelacje i wnioski radnych. 9. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do porządku obrad? Nie ma. Dziękuję. W związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 24 lutego do 31 marca 2021 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 15 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy, 7 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie, 3 zarządzenia, zatwierdzenie planu finansowego na 2021 rok, 4 zarządzenia. 8 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących zmiany sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, przygotowania materiałów do raportu o stanie gminy za rok 2020 w sprawie zmian gminnej ewidencji zabytków miasta gminy Rabka Zdrój, 3 zarządzenia, powołanie zespołu doradczego do spraw mieszkaniowych i wprowadzenie regulaminu jego pracy, w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 2021
za 2020 rok w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości operacji projektu pod nazwą Kulturowe Warsztaty i Wydarzenia Integracyjne na terenie gminy Rabka-Zdrój. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 5 upoważnień pełnomocnic z rejestru ORG. Między innymi upoważnienie dla pana Mariusza Repelowicz do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, udzielenie pełnomocnictwa dla pani Urszuli Rybka na składanie podpisów na dokumentach niezbędnych do wykonania zgłoszenia przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Rabce-Zdroju przy ulicy Zaryte, ale również przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Słone, upoważnienia dla pani Doroty Luberdy i pani Justyny Rapacz do kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych na zlecenie do kwoty 10 tysięcy złotych. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu. Pierwsze dotyczące powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, czyli audytora wewnętrznego, zmiany zarządzenia wewnętrznego z listopada 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju i ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja oraz 25 grudnia 2021 roku. Informacja na temat realizacji ważnych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Panie Burmistrzu, musimy przerwać na chwilę na to, że nie słyszą nas zdanie i musimy usunąć jeszcze, resetować komputer i chwilę. Ale nie opowiem, bo jest tak, że mam przez trudno. Proszę, Panie Burmistrzu, nie słychać. W ogóle nie słychać, jest ona? Nie słychać. Halo, bardzo już mamy chwilę przerwy, proszę pan przewodniczący. Już się rozpędzamy. I już robimy po prostu, bo dostaliśmy informację. Byłem już na drugiej stronie, więc no, była szansa, że... No, dobra. Będziemy przygotować komputer i jeszcze raz... Znaczy, szanowni radni, jak pozwolicie... Wiemy, teraz resetujemy. W ogóle od początku nie... Jak pozwolicie, to mogę nie czytać, bo na przykład mamy do przetargu zgłosiło się nam 12-14 firm. Podałbym, która firma ewentualnie wygrała. Natomiast jeżeli Państwo chcecie, to przecież mogę Wam to przesłać, mówiąc krótko. To i tak jest umieszczone zawsze na życie. Ja wiem, że jest na VIP-ie. Ja przetarg. No przykładowo na most tutaj, na Traczykówkę, na ulicę Zermajera na przykład, na inwestycje w szkole numer 3, wykonanie tego. To ja to mam tu. Tak. Ale Rafał mnie słyszał i mówił. Pawełku, jeszcze raz tutaj restartujemy ten komputer i powiedzmy, używamy mikrofonu, czy tylko słuchamy tutaj na tym naciskamy tylko co. Cały czas widzimy. Dobrze, to sprawdzimy. Sprawdzimy teraz. Pan Jacek Atawiec słyszy? Słyszy. Kierownik, tak? Pan Ciepliński? Słychać. Halo. Pan Jacek to nam zabrali. Marek Ciepliński. Słyszę. Dobrze. Pani Choi słyszy? Piotr, tak? Słyszę. Piotr Żółtek? Rafał Wójtowicz? Słyszę. Dobrze. I sekretarz, tak? To wszyscy. Dobrze. A od początku sesji słychać było, czy nie? Nie. Nie, jak pan przeczytał, można tego brać. Aha, to czyli początek już był, tylko może pan burmistrz. Dobrze, w takim razie, zanim jeszcze pan burmistrz będzie kończył, ja chcę tylko gwoli porządku. Lista obecności wpłynęła. Chcę poinformować, że obrady dzisiejsze będą prawomocne.
na 15 radnych, 14 obecnych. Proszę Panie Burmistrzu. W okresie międzysesyjnym od 24 lutego do 31 marca 2021 roku wydałem 15 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy. 7 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 3 zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok. 4 zarządzenia. 8 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. trybu i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, w sprawie zasad przygotowania materiałów do raportu o stanie gminy za 2020 rok, w sprawie zmian w ewidencji gminnej ewidencji zabytków gminy Rabka-Zdrój 3 zarządzenia, powołania zespołu doradczego do spraw mieszkaniowych, wprowadzenia regulaminu jego pracy. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości operacji projektu pod nazwą Kulturowe Warsztaty i Wydarzenia Integracyjne na terenie gminy Rabka-Zdrój. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 5 upoważnień pełnomocnych dotyczących upoważnienia pana Mariusza Repelowicz do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, udzielenia pełnomocnictwa dla pani Urszuli Rybka do składania podpisów na dokumentach niezbędnych do wykonania przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Zaryte oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Słone, upoważnienia dla pani Doroty Luberty i pani Justyny Rapacz do kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych na zleceniach do kwoty 10 tysięcy złotych. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu dotyczące powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, zmiany zarządzenia z listopada 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w zamian za święto przypadające 1 maja oraz 25 grudnia. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. I tu są kwestie związane z podpisaniem umowy za korzystanie z nieruchomości zajętej pod sieć wodociągową w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 na Słonym, to jest umowa z Wodami Polskimi, podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Polski Związek Niewidomych na najem lokalu w budynku Urzędu Miejskiego, zawarcie umowy dzierżawy parku linowego na bulwarach ze spółką Kumaxport, przygotowanie 2 projektów uchwał na najem lokali użytkowych, to o czym dziś Państwo będziecie mówili, w budynku położonym w Chabówce zarządzanym przez nasz ZGM dotyczący TK Telkom oraz PKP Telkom. Dokonanie 2 uzgodnień szczegółowych dotyczących korzystania z dróg. Są to biegowe zawody sportowe, wydanie zgody na pracę w drodze wewnętrznej dotyczące utwardzenia nawierzchni, montaż luster na drodze wewnętrznej przy ulicy Sądeckiej oraz montaż znaków drogowych i luster w rejonie ulicy Zakopiańskiej i Kliszczaków. Wydanie informacji, 2 informacji o dostępie nieruchomości do drogi publicznej, wydanie 2 zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, 10 uzgodnień lokalizacji sieci, wydanie 10 decyzji lokalizacji sieci w pasie drogi publicznej, wykonanie 22 uzgodnień w sprawach WZ-ek z Wydziałem Architektury i Gospodarki Przestrzennej Ochrony Zabytków, wydanie 4 decyzji o zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie budowy ogrodzenia przy drodze wewnętrznej, decyzje podziałowe, nadanie 8 dotyczących nadania numerów porządkowych budynków i przygotowanie odpowiedzi na pisma w sprawach bieżących kierowanych do wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zakończono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą adaptacja pomieszczeń
poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej nr 3 w Radce Zdroju na salę wielofunkcyjną. Otwarcie ofert nastąpiło 25 lutego 2021 roku. Wpłynęło 14 ofert. Te informacje są na widzie, można sobie to wszystko sprawdzić. Postępowanie zostało zakończone. Jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta numer 6, to jest firma remontowo-budowlana Ryszard Smoleń z Pytkowice za kwotę 305 161,82 zł. W chwili obecnej trwają procedury związane z podpisaniem umowy z wykonawcą. Zakończono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rawka Zdrój w 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 1 marca 2021 roku. Wpłynęły dwie oferty. Jedna to jest Transdróg Zawoja, druga firma handlowo-usługowa Kośmider. Postępowanie zostało zakończone. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firma handlowo-usługowa Kośmider. Łączny koszt 216 726 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat od 0 metrów do 237, to jest obiekt mostowy w miejscowości Rawka Zdrój. Otwarcie ofert nastąpiło 5 marca 2021 roku. W postępowaniu złożono 9 ofert. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą rozbudowa remizy w Płonicach. Otwarcie ofert nastąpiło 11 marca 2021 roku. W postępowaniu złożono 12 ofert. I w chwili obecnej też trwają procedury przetargowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej ulica Tetmajera w miejscowości Rabka Zdrój. To zadanie, jeżeli Państwo tam przeglądaliście, ono zostało podzielone jakby na dwie części. Pierwsza część to jest przebudowa drogi gminnej, czyli do momentu, do miejsca tam, gdzie była ta droga utwardzona. I druga część to była ten końcowy odcinek drogi do góry w kierunku liceum numer 2. Otwarcie nastąpiło 12 marca 2021 roku. W postępowaniu złożono 6 ofert. Postępowanie zostało zakończone. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta numer 2 Kiernia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ratułów. I łączny koszt na to zadanie przez tą firmę to jest 1 było pisane, w części drugiej, ta część druga, nie było tutaj przecinka i wyszło mi na to, że to jest ponad 2 miliony. Nie wierzyłem po prostu, że to jest taka kwota. W tym właśnie, w części pierwszej, cała kwota to jest 1 159 768,31 zł. 31 i to jest podzielone na te dwie części, czyli ta część, która do momentu, dokąd tam była utwardzona, to jest kwota 891 996,31 zł. 31 groszy. I ta część druga to jest 267 772 zł. Ale dziękuję, bo widzę, że pani skarbnik już patrzyła. Tak. Tak, dziękuję bardzo. Następnie w chwili obecnej trwają procedury związane z podpisaniem umowy z wykonawcą. W przygotowaniu postępowania przetargowe na zadanie pod nazwą sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawka Zdrój, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rawka Zdrój w 2021 roku i budowa placu zabaw w Parku Zdrojowym, kontynuacja robót. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego, realizowane przez Wydział IRG. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rewitalizacja rynku w Radce Zdroju
wykonanie usługi naprawa urządzeń i wyposażenia skateparku w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju, wykonanie wraz z montażem tabliczek z nazwami osiedli w sołectwach Chabówka, Płonice, Zaspa, gminie Rabka Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą małopolskim w temacie Funduszu Dostępności. Spotkałem się z przewodniczącym Rady Miasta Jordanowa. Uczestniczyłem w forum burmistrzów przemiejskich w Krakowie w formie online. Spotkałem się z wykonawcą, projektantem, arsołtysem w Sierdzawkach w sprawach rozbudowy Zakopianki i wyłączenia dróg z użytkowania na realizowanym odcinku inwestycji. Spotkałem się z projektantem sieci gazowej w Chabówce, spotkałem się z komendantem Komisariatu Policji w Rabce Zdroju, z dyrektorem powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu, spotkałem się również ze starostą nowotarskim. W formie online odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta. W Krakowie spotkałem się z profesorem Andrzejem Kaduczką. W Chabówce spotkałem się z zarządem klubu sportowego Chabówka, z dyrektorami szkół i przedszkoli. Zaprosiłem na spotkanie sołtysów Płonic, Rdzawki i Chabówki. Uczestniczyłem w forum burmistrzów. Uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Zakładów Komunalnych. Z miastem Augustów uczestniczyłem w telekonferencji w sprawie rewitalizacji Parku Zdrojowego. Spotkałem się z prowincjami Zgromadzenia Księży Marianów. Spotkałem się z burmistrzem miasta Jordanowa. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Zdrowych Miast Polskich. Uczestniczyłem w forum burmistrzów. Chciałem dodać, że większość tych spotkań to były spotkania online, ale tutaj nie wszystkie czytałem jako spotkania online. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są do sprawozdania burmistrza jakieś pytania? Chciałem zapytać, wszystkie te rozporządzenia, zarządzenia są dostępne na GIG-ie, lepiej rozwiniętej treści, w sensie nie za rozporządzenie i treść tego rozporządzenia. One są dostępne. Zarządzenie. Znaczy zarządzenie. Tak, one muszą być wszystkie. Są wszystkie, tak? Dostępne. Tak. Chciałem jeszcze zapytać o ten montaż tych luster na Sądyckiej, tam obecnie jeszcze w jednym miejscu. Były też składałem wniosek o montaż lustra na Aleja Tysiąclecia, to jest chodzi o tą boczną Miszkowcówkę. Ja wjeżdżam z tamtej ulicy, bo tu nie widzą. To może pewnie radzę później w interpelacjach, co? I pytaniach. Znaczy każdy taki wniosek, który wpływa na to i tak musi być właśnie opiniowany. To rozpatrzymy to później, dobrze? Proszę to pytanie ponowić później oficjalnie. Dobrze. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. W sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały nr 18. Do końca tego kwartału odpowiednia komórka była zobowiązana złożyć takie opracowanie co do opieki nad zwierzętami. Podstawą prawną opracowania niniejszego programu jest artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, dziennik ustaw 2020 rok. Proszę Państwa, projekt tej uchwały był analizowany na komisji. Otrzymał pozytywną opinię. Czy Państwo macie jakieś pytania do projektu uchwały nr 18? Proszę Pan. Czy na obecną chwilę nie robi takich zwierząt, gdzie gmina płaci za ich pobyt? Nie słyszę. Na obecną chwilę nie mamy takich zwierząt, gdzie gmina płaci za ich pobyt, czyli do środka. Czy są takie zwierzęta? Proszę uprzejmie. Znaczy ja podpisałem rachunek za miesiąc styczeń i było to 8 zwierząt. Tak, w poprzednim roku w styczniu były 3. Koszt, no proszę sobie policzyć, 2200. Za jedno zwierzę. Tak, to jest za 8, tak? Tak. Ale to jest za miesiąca? Jednego miesiąca. Właśnie mówię, że za styczeń, pamiętam jak opisałem, prosiłem też o wyjaśnienie.
tej sprawy. Skąd się to wzięło, taka różnica między miesiąc do miesiąca, rok do roku? Skąd to robić? Proszę bardzo. Już? Tak, to już mam dziennik, co o tym mówię. Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś? Wobec powyższego przystąpimy do głosowania projektu uchwały nr 18. Proszę bardzo. Pan radny Marek Ciepliński. Pan radny Marek Ciepliński, słyszy nas? Tak, jestem za. Dziękuję. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Pan Piotr Ptak, już patrzymy. Na razie nic nie pisze. Wstrzymał się. To wrócimy może do pana Piotra. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Już momencik, straciliśmy łączność z mikrofonem. Ze Sądeckiej nie usłyszymy. Czy pan Piotr tak nas słyszy? Widzę, że pan Piotr Żółtek jest podłączony. Może zadzwonimy jakimś faktycznie lepiej wybrać. Pan Piotr Żółtek jest za i pan Piotr Ptak jest za. Czyli jednogłośnie uchwała 14 głosami. Za. Uchwała nr 18 została zatwierdzona jednogłośnie, raczej 14 głosami, przy jednym nieobecnym. 14 głosów za. Proszę bardzo. Przejdziemy do podpunktu drugiego. Sprawy udzielania pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Projekt uchwały nr 19. Proszę państwa, projekt uchwały numer 19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Dla informacji tych, którzy są zdalnie, informuję, że postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Rabka Zdrój dla powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego umieszczeniu radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach numer 1667 Karabka Ponice oraz 1667 Rabka Skawa Naprawa oraz przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu. W punkcie drugim pomoc finansowa w wysokości 50% kosztów zadania, jakie jednakże w kwocie nie przekraczającej 16 tysięcy złotych zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w roku 2021 na realizację zadania, o którym mówię w paragrafie pierwszym. Projekt tej uchwały na Komisji Budżetowej był analizowany. Uchwała otrzymała pozytywną opinię. Czy w sprawie jeszcze tej uchwały państwo chcieliby zabrać głos?
Nie. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 19. Pan Marek Ciepliński. Pan Marek Ciepliński, słyszy nas? Wrócimy do pana Marka. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Patyra. Przepraszam, nie słyszałam. Pan Jan Patyra. Dziękuję. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Jestem za. Dziękuję. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robertski Piała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr. Jest. Ciepliński jeszcze. Pan Marek Ciepliński jest za, pisał. Tak. Czyli mamy 14 głosów za. Głosujemy na 19. Dziękujemy, tak, bo mam napisał. Dziękuję ślicznie. Również 14 głosami uchwała została zatwierdzona do realizacji. Znaczy, to takie pytanie do tej uchwały. No, czy kto decydował w tych miejscach, że to są takie te miejsca, gdzie potrzeba jest Znaczy, powiat zaproponował, że chciał na swoich drogach między innymi umieścić te wyświetlacze. I tak, i stąd, z tego to wynikało, natomiast myśmy zaproponowali miejsca te, które były przez mieszkańców najczęściej zgłaszane jako te niebezpieczne. Stąd się to wzięło. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały, nie głosowania, tylko do omówienia projektu uchwały nr 20 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Paragraf pierwszy niniejszej uchwały postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Rawka-Zdrój dla powiatu nowotarskiego przeznaczenie na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1668 Karabka-Skawa naprawa. W nawiasie ulica w obrębie ulicy Sądeckiej w miejscowości Rawka-Zdrój. Pomoc finansowa w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, jednakże w kwocie nie przekraczającej 190 tysięcy złotych zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2021 na realizację zadania, w którym mowa w paragrafie pierwszym. Proszę Państwa, projekt tej uchwały był analizowany również na Komisji Budżetowej, otrzymał pozytywną opinię. Czy jakieś pytania w sprawie? Proszę, Pani Asiu. To znaczy, o ile w tym poprzednim projekcie uchwały jakoś to był w stanie przełknąć, tak uważam, że takie to jest moje zdanie i ja będę tutaj przeciw. Głosował. Chodzi o taką sprawę. Może zadam kilka takich pytań. Kiedy powiat wykonywał remont tej drogi sądeckiej i czy wtedy nie można było pomyśleć o właściwym odwodnieniu, a o ile ludzie się orientuje, to wtedy miasto dokładało się również ze swoich pieniędzy do remontu tej drogi. Następne pytanie, dlaczego za kuszetę powiatu mamy ponosić po raz wtóry koszty? I ostatnie pytanie, czy miasto wykonując zadania własne zwraca się do mieszkańców z tego typu? No, ja bym to nazwał ultimatum, bo inaczej tego nie można odczytywać, jeżeli zwraca się do miasta i
za tym stoi, że to nie będziemy tego robić. To jest zadanie, to jest droga powiatu, a to jest zadanie, że tak powiem, własne powiatu, miasto ze swojej strony może w sposób, nazwijmy to łaskawy, udzielić zgody na wejście w swoje tereny po to, żeby przejść z instalacją. To jest, powinien być, uważam, wkład własny. Dlaczego twierdzę w taki, a nie sposób? Ano dlatego, że tutaj słyszymy, że nie ma pieniędzy, że miasto nie ma wpływu z podatków CIT, nie ma, kasa miasta jest pusta i nagle tutaj no my w jakiś tam sposób mamy się tutaj akurat też dołożyć. Mówię, o ile w przypadku pierwszego projektu, o tyle tutaj, nie takie jest moje. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, akurat ta inwestycja jak była realizowana, nie było zgody tam na to, żeby tą wodę odprowadzić, nie było którędy. Udało się tą zgodę pozyskać i odprowadzenie tej wody, no myślę, że jest również w naszym interesie, naszym jako miasta. Natomiast co do inwestycji, o których tu Pan Jan mówił, że pokrywamy 50%, to powiat realizuje inwestycje tam, gdzie gminy partycypują w kosztach właśnie pół na pół. No ja wiem, że my byśmy też chętnie w gminie poszukali, żeby nam ktoś połowę dołożył, ale powiat przyjął takie założenie, że wszystkie te zadania, w których gminy partycypują, te realizują jakby w pierwszej kolejności. Jeżeli byłaby decyzja, mówiąc krótko, na nie, no to będzie na zasadzie takiej, będziemy kiedyś mieli pieniądze, to to zrobimy. Jeżeli nie, no to tego nie zrobimy. No i tyle. Tak to wygląda. Natomiast jak Państwo też wiecie, myśmy zadeklarowali w poprzednim roku między innymi, że będziemy partycypować w tych kosztach, jeżeli uda im się pozyskać te zgody. Dobrze, proszę bardzo, Pan Radny. Panie Burmistrzu, no, z czego wynika ta kwota? Bo ja mogą zrealizować tylko za nasze pieniądze, a wykażą, że nie. Oni... Proszę przeczytać, tam jest wpisane 50%, a nie więcej niż... Chciałem, żeby kwota nie było tak, że kwota, którą myśmy ponieśli, to była ta kwota, która wystarczyła. Możemy przedmiotować, to jest informacja o przetargu. O, panie radny, ja myślę, że pani skarbnik by się nie zgodziła w życiu na to, żeby to było zrobione na tej zasadzie. No dlatego chciałbym to, żeby to było mój głos wzięty pod uwagę, w sensie takim, że potem się rozliczenia czy tego, żeby nie było tak, że no, my teraz trzeba ich kontrolować tak samo, jak oni żądają od nas, kontrolować co do groszy. Porozumienie zawarte, że mniej więcej... Dosłownie. To, co przetarg, mamy wlot do przetargu, do tych krajów po przetargu. I to, co jest wpisane w drugim paragrafie tam naszym, pomoc finansowa w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, nie przekraczającej tych 190 tysięcy. Czyli nawet gdyby weszli w roboty i wyszło, że coś jest więcej, to my tej kwoty nie przekraczamy. Panie radny, on też w formie dotacji, więc oni się muszą rozliczyć, pokazać fakturę, jaka była na tą kwotę, no i to jest nasze środki. Czy my tą kwotę mamy zagwarantowaną? Tak. Proszę bardzo, czy jeszcze? Tak, pan burmistrz tutaj powiedział, że oni nam nie zrobią, jeżeli się nie dołożymy. No, jeżeli tak oni będą cały czas mówić, no to ciągle będą ono na tej podstawie wyciągać pieniądze. Ale do swoich powiatowych. No ale to są drogi na nasze nasze. To mówię? To chcę? Proszę pani jeszcze, pani radna Koper. Ja chciałam zapytać w ogóle, jaki to będzie realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej? O co tu chodzi? Bo tutaj w uzasadnieniu tej uchwały teraz jest napisane, na co my dajemy, tylko tak. Na to odwodnienie. A za resztę 190 tysięcy powiat co zrobi na tej drodze? No to jest właśnie zrobienie tego odwodnienia, doprowadzenia. Tylko odwodnienia, no to jak to? No to w sumie, jeżeli dajmy połowę, 190 tysięcy to jest całość? Nie. Nie. To jest połowa. No to ja się pytam o drugie 190 tysięcy. To daje powiat. Ale co z tych pieniędzy zrobi na tej drodze? Też odwodnienie. Też odwodnienie. Tak. Koszt odwodnienia jest około 400 tysięcy złotych łącznie, z czego 50% daje powiat. Czyli to rozumiem, tylko chodzi mi o tą drugą, bo tutaj w uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, że to chodzi o odwodnienie drogi. Tak.
na tym odcinku, prawda? Tak. Ale też tutaj pisze w paragrafie pierwszym na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej. No bo tak, tak się to nazywa. Ale to jak gdyby dotyczy jednego zadania, czyli tylko odwodnienia, prawda? I tylko tego. Tak jak tu mówi kolega, jeden i drugi, uważam, że nie może nas szantażować powiat w tym momencie, że coś wam zrobimy, jak dacie nam kasę. No na litość boską, no chyba to nie jest tak w porządku, nie może to być tak. Jak zrobimy, jak nie dostaniemy. To jest taka przyjęta reguła, więc powiat, to co pan również powiedział, w porozumieniu z gminami, będzie tak było, bo na sądeczyźnie podobnie. Więc czy chodnik, czy jakaś inna forma, gmin jest tam 17 czy 15, to powie, czy każdy chce coś. Ale na naszym terenie to jest, my nie robimy nowej dalej. Jeszcze też pieniądze tutaj od nas. No to nie, to nie jest tak, że nam robiła rzecz coś jakoś, tylko po prostu my pomagamy w sumie. No i my im pomagamy, dając im pieniądze na ich zadania. Tak, szanowni radni, w pierwszym zdaniu jest udzielenie pomocy finansowej dla powiatu właśnie na realizację tego zadania. To sami nie wykonamy swoimi siłami tej. Znaczy, my tego wykonać nie możemy, to nie znaczy. Nie udzielenie pomocy, tylko na wsparcie powiatu. Może inaczej by to brzmiało. Nie udzielenie pomocy, tylko wsparcie powiatu. Nie udzielę pomocy przy pracy. Dobrze. Proszę państwa, w takim razie jeszcze pan Marek chciał głos zabrać, Ciepliński. Pan Żółtek. Pan Żółtek? Proszę. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę powiedzieć, czego przystępujemy do głosowania. To będziemy do północy. Nie można? Nie, no miejsce tam jest. To może, może pani. Dobra, nie połączę się. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowoszarskiego. Proszę. Pan Marek Ciepliński. Jestem, zapiszę. Ale to proszę na czas zobaczyć, o której godzinie Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karpula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. No, ja się czytaj ten czas. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Patyra. I pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Nie słychać, to wrócimy. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipioła. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Ptak pisze, że jest za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Nie mamy jeszcze pana Marka Cieplińskiego. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Dziękujemy ślicznie. Wynik. 12 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, a więc 12 głosami została projekt uchwały został zatwierdzony i przechodzi do realizacji. Proszę państwa, przystępujemy do punktu trzeciego. Tu już mieliśmy teraz punktu czwartego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz zawarcie umowy najmu. Proszę państwa, w
firma, która już dzierżawi ten lokal, o który występuje o przedłużenie dzierżawy, wnosi i przeczytam dla informacji wszystkich paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od obowiązku zastosowania trybu przetargowego na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 12,32 m2, parter budynku oraz 1/3 udziału w korytarzu 8,61, 1/2 udziału w pomieszczeniu WC o powierzchni 6,98, znajdującego się w budynku usytuowanym pod adresem Chabówka 279, położony na nieruchomości będącej własnością gminy Rabka Zdrój. Proszę Państwa, projekt tej uchwały analizowaliśmy na Komisji Budżetowej i został on pozytywnie zaopiniowany. Czy projektodawca tej uchwały chciałby zabrać, a może jeszcze, czy Państwo chcecie w tej sprawie zabrać głos? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 21. Pan Marek Cypiński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karpla, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. 14. Proszę Państwa, projekt uchwały 21 został pozytywnie zaopiniowany 14 głosami i zatwierdzony do realizacji. Przystępujemy do projektu uchwały numer 22. Proszę Państwa, Komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt, dlatego też wnioskodawca prosił, aby ponownie rozpatrzyć ten projekt, ale po zmianach. Nie byłoby tak, jak... Ale to proszę pana burmistrza jako projektowa. Szanowni Państwo, firma zwróciła się z prośbą o dzierżawę na okres 4 lat, czyli do 2024 roku. Tutaj pan radny Skipiała zadał pytanie, mówiąc właśnie o tym, jakie są nasze możliwości ewentualnie budowania lokali dla mieszkańców naszego miasta w związku z tym, że część naszych budynków jest w fatalnym stanie i podał wątpliwości, czy zawarcie umowy na tak długi okres czasu jest słuszne. Jeżeli w międzyczasie przykładowo udałoby się pozyskać jakieś środki na budowę mieszkań. W związku z tym, że Państwo wyraziliście opinię na nie, zaproponowałem, żeby była ta umowa, uchwała na taki okres czasu jak ta poprzednia, czyli do listopada przyszłego roku. Dziękuję. Czyli 2022, nie tak jak tam firma wnioskowała do 2024. Dziękuję. Czy Państwo radni w tej sprawie? Czy to już będzie wygłaszać po zmianach? Czy po zmianach, już po zmianach. Na jeden rok. Na jeden rok. Tak, tak. Do przyszłego roku. Proszę bardzo. Pan Paweł. Taka firma, która teraz w tej umowie dzierżawy, to ona już nabywała wcześniej? Tak. Aha, tak. To jest, kontynuacja. To jest kontynuacja. Proszę Państwa, tamta firma nazywała się, ta się nazywa Telkom, TTK Telkom, a tamta nazywała się Telekom. Tak. I to jest troszkę inna firma, ale te same. Spółka kolejowa. Mhm. Ta sama spółka kolejowa. Pytanie, czy cały ten budynek, te tereny są własnością gminy czy ZGM-u? Nie, gminy. Gminy, tak. Mhm. To z tej przyjemnym dla coś pisze, że Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że trafiło to na sesję, dlatego że w imieniu burmistrza administruje tym ZGM. I teraz, jeżeli oni wystąpili z propozycją zawarcia umowy do kierownika, kierownik przekazuje to do burmistrza, a ja z tym idę do Państwa na radę. Czy
to jest działka powierzchni? Nie, nie, nie. 51 arów, cała działka. Cała działka. A ten budynek, który tam jest, on jest w dobrym stanie, czy to jest ten sam budynek? Biegamy budynek. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Wobec powyższego proszę, ktoś jeszcze? Chce zabrać głos? Nie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, Pan Marek Ciepliński. Rafał Wójtowicz, proszę bardzo. Panie Rafale. Panie Michale, ja się chciałem zapytać, jeszcze o jedno pytanie do tego, kto wcześniej realizował wynajem tych lokali? Te same spółki. ZGN cały czas? Tak, 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 ZGN. Ale nie chodzi mi o te spółki, tylko przy tej uchwale, kto realizował wynajem tych lokali. Kto się tym zajmował? ZGN. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej. Wszystkimi nieruchomościami z ramienia Urzędu Burmistrza administruje ZGM. Jeszcze jakieś pytania? Czyli znajdą środki finansowe ZGM, tak? Tak, tak. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Woim. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Sipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr Żółtek. Projekt uchwały nr 22 został pozytywnie zaopiniowany 14 głosami i zostaje przekazany do Rady. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu 5 w sprawie podpunktu budżetu, to już jest podpunkt 6. W sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Projekt tej uchwały analizowaliśmy na Komisji Budżetowej. Otrzymał 2, 4, 6 głosów za, czyli pozytywnie został zaopiniowany. Proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie, dlaczego ten projekt znalazł się u nas. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2021 rok zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 83 968 zł i 50 groszy oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 544 302 zł i 23 grosze. Jeżeli chodzi o zmiany w planie dochodów, to wprowadzamy do budżetu środki 9000 zł na realizację projektu Wspieraj Seniora oraz kwotę 74 968 zł i 50 groszy na realizację projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny. Te zmiany, które teraz omówiłam po stronie dochodowej, mają również odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. Oprócz tego po stronie wydatków mamy następujące zmiany. W dziale 600 zostały zabezpieczone środki na realizację zadań inwestycyjnych, takich jak umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych, kwota 16 tysięcy zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulica Słowackiego, kwota 25 tysięcy zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Dopoczysznej Wody, kwota 115 tysięcy zł. W dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 25 tysięcy
na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej w Nowym Karku. Zabezpieczono również środki na zadaniu, czyli zwiększono środki na zadaniu przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rdzawce. Jest to kwota 25 tysięcy złotych. W dziale 800 zmniejszamy udział własny finansowy w realizacji projektów Małopolskie Talenty i Zaangażowana Szkoła w kwocie 58 800 i wkład własny finansowy zastępujemy w realizacji tych projektów wkładem własnym rzeczowym. Środki to 58 800, będzie przeznaczone 15 tysięcy złotych na zadania inwestycyjne, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wojsk przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4. Natomiast pozostała kwota w wysokości 43 800 przeznaczona jest na zadania własne w placówkach oświatowych. Projekt tej uchwały zakłada również wprowadzenie do budżetu kwoty 198 518 zł i 12 groszy z tytułu niewykorzystania wszystkich środków w 2020 roku, środków, które były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Zgodnie z ustawą te środki, które nie zostały wykorzystane w tamtym roku, muszą być wprowadzone do budżetu też na te zadania związane z programem po stronie wydatkowej. W dziale 900 zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 45 815 zł i 61 groszy. Są to środki na realizację projektu LAN 38 928 i 44 grosze. Są to środki niewykorzystane z 2020 roku. Natomiast kwota 6887 i 17 groszy jest to udział własny gminy w realizacji tego projektu. W dziale 921-16 zmieniamy kwotę dotacji podmiotowej na dotację inwestycyjną na zakup tresora wyrzutni bibliotecznej. Jest to kwota 13 700. W rozdziale 921-95 zwiększamy środki w wysokości 30 000 zł na zadaniu adaptacja pomieszczeń poddasza nieużytkowego w Szkole Podstawowej nr 3. W budżecie tam była zaplanowana kwota 300 000, ale po wartości po przetargu wyszła kwota większa, dlatego zwiększamy o kwotę 30 000 zł. Zwiększamy również środki o kwotę 30 000 zł na zadaniu wykonanie pomieszczeń zaplecza klubu sportowego w Chabówce. W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 460 333 zł 73 groszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo macie pytania? Proszę bardzo, Pan Paweł. Odnośnie tych środków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń z salą gimnastyczną. Przetarg na 305 tysięcy, kwota 310 tysięcy. Jest rozbieżność w związku z tym 25 tysięcy. Tak. Moment, proszę. Kiedy przygotowywane były materiały do wysyłki do Państwa, wtedy braliśmy pod uwagę jeszcze nie tą najniższą ofertę, tylko ofertę wyższą. Ponieważ ta najniższa oferta, która teraz już wiem, że jest dobra na 305, jeszcze była aktualizowana, czy wszystko transformalnie dobrze. Dlatego jest więcej tych środków 25 tysięcy złotych do tej wartości przetargowej. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, bo jeżeli jest coś będzie dodatkowo, to zostaną. Tak. Proszę bardzo, czy jeszcze coś z Państwa? Proszę, Pani Radna. Proszę. I chciałam tylko zapytać o tą budowę kanalizacji deszczowej na działkach ewidencyjnych 3408 łamanych przez 1. Co to są za działki? To jest 616, tak? Pani Radna? Tak. To chyba jest to, co było już ostatnio już wyjaśnione, co zrobiła tu Pani Ula. To jest przy Krętej, przy Nawami. O tym mówimy, tak? Zaraz. To jest 12 tysięcy, tak Pani Radna? Tak. I to już było wyjaśnione na pewno ostatnio przy ulicy Krętej. Tak. Nie pamiętam konkretnie ulicy. Nie ta Kręta na Bami, bo mi pamiętam. Na pewno była to Pani Góra, schodziła wtedy miesiąc temu i wyjaśniła to. To już się ciągnie od tamtego roku. To było już tamtego roku. To cały czas jest tylko projekt. Tak. Tak.
Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś... Jeszcze jedno pytanie, proszę. Tych środków, wydatków na Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Czyli to są środki z poprzedniego roku? I to nie zwiększa się, jakieś środki, które już zostały przyznane, tylko wchodzą w te środki, które zostały w budżecie. Po zakończeniu roku, jak teraz mamy zamknięcie bilansu za 2020 rok, te środki, które nie zostały wykorzystane w tamtym roku, musimy wprowadzić do budżetu tego roku. I tam jest taka sytuacja, że w tamtym roku po stronie wydatkowej nie zostało wykorzystane 148 tysięcy do planu, a 50 tysięcy wynika, większy był plan dochodów niż był zaplanowany w budżecie. Ale to wszystko jest związane z tamtym rokiem. Ale to jest kwota, która była wykazana w budżecie. Ona brana była pod uwagę wykonanie budżetu, zobaczycie go. Dodatkowe środki, które... Tak. Nie, to nie są dodatkowe środki. To wykonanie budżetu Państwo zobaczycie po stronie dochodowej, jak będziecie analizować dochody, zobaczycie, że więcej wpłynęło tych środków niż było zaplanowane, a po stronie wydatkowej, że nie zostało tyle wykonane, co było zaplanowane. To są tylko akcyzy. Dobrze. W tym roku nie dokładamy środki na komisję alkoholową, tak? W tym roku nie dokładamy komisji alkoholowej, tak? Te środki dokładamy, schodzi. Ale z zeszłego roku? Z zeszłego roku. A w tym roku jakieś nowe? No to co już macie Państwo, my 180 tysięcy planie już było w budżecie. No, czyli ile dostaje przez 180 plus tam? No pani radna, jeśli załącznik, chyba to załącznik jest o tym, no to jest akcyzy alkoholowej, no to koncesje, one muszą być zaplanowane. No i z punktu sprzedaży, to co ci 98 tysięcy? Tak, załącznik numer 5 do projektu uchwały. To 98 518, tak? Tak, tyle zwiększamy, ale ogólnie po stronie wydatkowej teraz już macie 578, 518 i 12 groszy. Dziękuję. A jeśli się odnosi tej koncesji na napoje alkoholowe, ktoś pytał mnie, czy można to zawiesić tą koncesję, czy to się rezygnuje z tego i na nowo się stara, jak to wygląda? Większość praktycznie starają się na określony czas i oni wskazują, jaki to jest termin. Jeżeli zostaje udzielona koncesja, no to ci ludzie muszą, że tak powiem, wywiązując się, wnosić opłaty. Natomiast mamy chyba 3 przypadki takie, gdzie osoby, które wystąpiły o koncesję, skończyła się i one ją nie przedłużyły, ale chyba 3. Nie, bo ja mam myśli cały czas na też pandemii, jeżeli niektóre lokale gastronomiczne... Ale to myślę, że dlatego nie wystąpiły też między innymi o przedłużenie tej koncesji. Czyli nie ma takiej opcji zawieszenia, tylko po prostu nie przedłużają... Nie opłacą, to nie ma. Tak. Natomiast to, o czym pani skarbnik mówiła, że jest wyliczone, no to planowane jest na bazie tego, co było w tamtym roku, więc stąd przyjmujemy założenia, że w tym roku będzie to porównywalna kwota przykładowo, plus te środki, które wpłynęły z tamtego roku, bo proszę pamiętać, że to są tak zwane pieniądze znaczone, my ich na nic innego dać nie możemy, tylko to musi trafić do tej komisji. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa? Czy Państwa zdalnie, radni? Nie. Proszę, przystępujemy wobec powyższego do głosowania nad projektem uchwały 23. Pan Marcin Pliński. Przyjmuję się. Pani Małgorzata Choin. Pani Katarzyna nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Przyjmuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółty. Jestem za. Wobec głosowania, w wyniku głosowania 11 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 23, 3 się wstrzymało. Z powyższego projekt uchwały przechodzi do
do realizacji. Jak mieliśmy zmianę w budżecie, to z tym mamy związane zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój, projekt uchwały nr 24. Również analizowany na komisji budżetowej przy pozytywnej opinii. Proszę panią skarbnik o słowo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak pan przewodniczący powiedział, załącznik numer 1 musi być uaktualniony zgodny ze zmianami w budżecie, które są wprowadzone. Natomiast w załączniku numer 2, który dotyczy przedsięwzięć, zwiększamy limit wydatków i limit zobowiązań na przedsięwzięciu. Małopolska, wdrażany program ochrony powietrza Małopolska w zdrowej atmosferze. Zwiększony jest limit w związku z tym, że są wprowadzone środki też z tamtego roku. Zmieniamy limity na przedsięwzięciach Małopolskie Talenty i Zaangażowana Szkoła w związku ze zmianą wkładu finansowego na wkład rzeczowy. Zmieniamy limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięciu przebudowa i zbudowa budynku remizy OSP w Ponicach. Zwiększamy ogólną kwotę na przedsięwzięciu 200 tysięcy złotych i 200 tysięcy zwiększamy na limicie wydatków w 2022 roku. Zmiana wynika z dostosowania środków do wartości przetargowej, do kwoty najkorzystniejszej oferty, która została wybrana. Następnie zmieniamy też limit na przedsięwzięciu wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie limitu w 2022 roku o kwotę 9840 zł. I w sumie to tyle zmian. Chciałam jeszcze poprosić o wprowadzenie jednej zmiany, która nie była omawiana na komisji, wprowadzenie jeszcze jednej zmiany o zwiększenie limitu na przedsięwzięciu koszty związane z dzierżawą gruntów będących w zarządzie lasów państwowych. Jest takie przedsięwzięcie, numer przedsięwzięcia 13155 w załączniku numer 2. Mieliśmy tam limit od roku 2022 do roku 2027 w każdym roku kwotę 3000 zł. Prosiłabym o wprowadzenie zmiany zamiast 3000, żeby było 4000 zł. Wynika to z tego, że otrzymaliśmy teraz umowę dzierżawy do podpisu i 3000 to jest wartość netto, a wartość brutto wychodzi już 3600. No nie możemy na razie podpisać umowy z panem burmistrzem, ponieważ limit na razie jest tylko kwota 3000. A związane to jest z podpisaniem dzierżawy i związane z realizacją inwestycji budowa ścieżek rowerowych na przygodę. Przepraszam, to jest koszty związane z dzierżawą gruntów będą w zarządzie lasów państwowych. Tam była ogólne łącze na 21, czyli zwiększyło się na 28 i w każdym roku byłaby kwota 4000, a nie 25. 7. 7. To lasy nie mogą brać tego za tylko, tylko muszą brać tego pieniądze jeszcze? Tak. Nie mogą. Wody polskie podobnie. Nie mogą i może przykładem jest między innymi, jak pan pamięta, przystanek naprzeciwko szkoły numer 3, gdzie było zrobione, myśmy chyba nawet na ten temat mówili, została wybita szyba, zrobiła się burza w internecie, Wody Polskie też sprawdziły, że to jest ich i też nam przysłali umowę do podpisania i płacimy za to. Tego. Tak to wygląda. Jak się nie siedzi na swoim, nie? Tak, no to jest właśnie cały problem. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa do prognozy finansowej? Nie, wobec powyższego jestem pewien do głosowania. Pan Marcin Piński. Nie słychać, panie Marku, jeszcze raz jakiś możemy? Nie słychać, panie Marku. To napisz. Napisz pan. Bardzo prosimy o napisanie. Pani Małgorzata Woim. Pani Katarzyna Kartula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Lapawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Za. Pan Piotr Ptak.
Pan Piotr Ptak jest za. Dziękuję. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Jest za. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr Żółtek, możemy prosić o napisanie? Bo nie słychać. Dobrze, dziękujemy ślicznie. Jest za. Staszek. Pan Marek Ciepliński. Tak? Dobrze, pan Marek Ciepliński się wstrzymuje, mamy informację. Dobrze, dziękuję pięknie. 11 głosów za, przy 3 głosów wstrzymujących. Projekt uchwały pozytywnie przegłosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało. W związku z powyższym uchwała zostaje 11 głosami przyjęta do realizacji. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu 8. To jest projekt uchwały 25, która brzmi następująco. Zmiany w sprawie zmiany nazwy Instytucji Kultury Miejski Ośrodek Kultury w Radce oraz nadanie jej statutu, a także zmiana uchwały nr 22 przez 196/92 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Radce. Projekt tej uchwały był omawiany na Komisji Oświaty i Kultury i proszę przewodniczącą o opinię, jak była opiniowana. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji otrzymała opinię pozytywną, to znaczy czekaliśmy tylko na interpretację i opinię prawniczą dotyczącą rozdziału 3 punktu 3 o prawie dyrektora, który może być wprowadzony do tego konkursu. Otrzymaliśmy już opinię prawną, która została przesłana przez Państwa radnych, więc ustawa mówi o tym, że dyrektor może być wyłoniony i jak pozostaje. Nie, w razie czego mam tutaj tą opinię, jeżeli Państwo uważacie przeczytanej, ale każdy otrzymał już na ten. Pani radny prosi o głos. Ja bym chciał głos. Dobrze. Ja ponieważ jestem tej opinii pana radcy prawnego, czy bo tam dokładnie nie mamy sprecyzowane, czy to będzie zgodne z prawem, zamiejscowo może na powinno, to co radny Kwatyra na komisji tutaj wspominał. I chciałbym od radcy prawnego takiej ścisłej wypowiedzi, teraz odpowiedzi. Czy jest, byłoby to zgodne z prawem? Bo z tego, co tam czytaliśmy, jest też opinia tam w sądu. W Olsztynie. Tak. Tak? Tak. No właśnie. I oni też tam było wspomniane, że powinno. Jednoznacznie tak nie mamy tutaj odpowiedzi, że to nie może być zamienione. Panie Marku, ja mam przed sobą ten opinię radcy prawnego, który w pierwszym zdaniu mówi: nie zmieniałbym tego zapisu, gdyż jest on zgodny z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą dyrektor może zostać powołany przez organizatora. Ustawa jest nadrzędnym organem wobec naszego statutu i nie wiem, według radcy prawnego nie możemy tego po prostu modyfikować. To tyle.
Proszę. No, tylko tutaj właśnie to jest jego zdanie, ale ja bym chciał usłyszeć, czy... Nie, on powołuje się na ustawę, panie Marku, ustawę. Ale nie jest to jest wyrok, który mówi inaczej, sam przesłał to tak. Dla mnie, ja bym chciał wiedzieć w 100%, czy byłoby to łamanie prawa, jeżeli byśmy zamienili może na powinno. W paragrafie trzecim tego artykułu 15 jest również pan radca napisał, że statut nie powinien zatem ingerować w rozwiązania ustawowe, a wpisanie powinności w cudzysłowie w zakres organizacji konkursu będzie także taką ingerencją. W mojej ocenie stanowiło, że jest, no i tu dalej powołuje się również na ten sąd w Olsztynie. Proszę Państwa, ustawa mówi, że nie powinniśmy ingerować w zmianę zapisów. Dlatego też ja jestem za tym, żeby po prostu pozostawić tak, jak jest w statucie przygotowane. Proszę, pan Jan ma głos jeszcze. To znaczy tak, ingerencja. Dziękuję panie. Byłaby taka zmiana zapisu ustawowego, która w ogóle zmieniłaby sens tego wszystkiego. Natomiast można, jak gdyby nie można rozszerzać i wychodzić ponad ustawę, można ją trochę zalecić. I tu jest akurat to, co ja sugerowałem, to jest takie jak gdyby doprecyzowanie bardziej, a nie ingerencja w zapis ustawowy, bo ja może przeczytam, to znaczy, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy się tutaj zastanowili nad całością jako taką tego, co tutaj będziemy tak troszkę, nad czym będziemy głosować. Bo uważam, że jest i ja to zwłaszcza również na Komisji Oświaty jest tu kilka rzeczy, które powinny zostać poprawione, zanim zostanie to w jakiś sposób taki czy inny przegłosowane. Ja może przedstawię najpierw, jakie zmiany uważam powinny zostać wprowadzone do zapisów i króciutko jego zasad. I tak, w paragrafie trzecim tam jest zapis. Ja może tylko krótko, do Księgi Rejestracyjnej Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatorów. To jest zapis znajdujący się w ustawie. W statucie powinien według mnie funkcjonować zapis prowadzonej przez burmistrza Rabki Zdroju, bo on jest organizatorem dla tejże instytucji. Dalej, paragraf ósmy. Pierwsze dwa punkty są bez zmian. W punkcie trzecim. Dyrektor CKPS może być wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą i tak dalej. Tak jest. Natomiast sugerowałbym zapis, w zasadzie nie jest, ani nie jest wcześniej. Dyrektor CKPS jest wyłaniany w drodze konkursu. Widzicie Państwo coś? Tak, no widzicie. Bo ja nie. Jest po prostu bardziej zdecydowany, położony nacisk na to, że ten konkurs ma być. I poza tym w ustępie czwartym jest o przeprowadzeniu konkursu decyduje burmistrz Rabki Zdroju w drodze zarządzenia. Sugerowałby postępowanie konkursowe na stanowisku dyrektora zarządza burmistrz Rabki Zdroju. Niewielka zmiana A1. I dalej, paragraf 11 odnośnie tej rady programowej. Tam jest tylko jedno zdanie. Ja sobie pozwoliłem rozszerzyć ten paragraf 11 o następujące punkty. Przy CKSIP działa Rada Programowa, zwana dalej Radą. Drugi, ustęp drugi. Rada jest organem doradczym dyrektora. Punkt trzeci. Wnioski i opinie Rady nie są wiążące dla dyrektora CKSIP.
Punkt czwarty. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor, który kieruje jej pracę. Punkt piąty. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Szósty punkt. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa regulamin organizacyjny CK. I uważam, że takie zapisy powinny się, że tak w tym paragrafie znaleźć. I jakie uzasadnienie? Proponując zmiany w paragrafie 8 wyszedłem z założenia, że, i tu cytuję za, to może się trochę wyjaśnić, za słownikiem języka polskiego. Powinność to świadomy obowiązek wynikający z pełnionej funkcji lub poczucia odpowiedzialności moralnej. Konieczność, obowiązek. W związku z taką definicją konieczności podejmowania pewnych działań uważam, że zapis w statucie o wymogu naboru z konkursu na stanowisko dyrektora powinien być zaznaczony bardziej stanowczym i jednoznacznie brzmiącym określeniem dla jasności i czystości podejmowanych w tym zakresie decyzji, zarówno teraz, jak i na przyszłość. W proponowanych zmianach chodzi również o społeczne oczekiwaną transparentność polityki zatrudnienia. W paragrafie trzecim należy zmienić użyte w ustawie ogólne określenie organizator naboru i w paragrafie 11. Paragraf 11 wymagał uzupełnienia i doprecyzowania organizacji i roli organu doradczego, jakim jest Rada Programu. Dziękuję. Dziękuję. Pani od razu, czy po wysłuchaniu? Tak, ja proszę. Pani mówi tutaj w paragrafie drugim jest napisane, że Centrum Kultury, Sportu i Promocji jest samorządową instytucją kultury zarówno pod względem prawnym i ekonomicznym finansowym nadzorowaną przez organizatora, którym jest gmina Rawczanka. Czyli wyraźnie jest powiedziane, kto jest organizatorem. I że w paragrafie drugim, w punkcie drugim jest napisane, funkcję organizatora nad instytucją kultury wykonuje burmistrz Rawki Zdroju. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że kto jest organizatorem tej instytucji kultury. Czyli nie ma potrzeby powielania tego, że przez burmistrza, skoro w paragrafie wcześniejszym jest to napisane. Druga sprawa odnośnie Rady Programowej. Rady Programowej nie może powoływać dyrektor. Wszędzie tak jest przyjęte, że Radę Muzealną na przykład, czy Muzeum Organa powołuje organizator. Organizator, czyli... Kto to jest organizator? Burmistrz. Nie, to nie jest jednoznaczne. To nie jest jednoznaczne określenie organizator, burmistrz. To nie jest jednoznaczne. Organizatorem może być w tym momencie każdy. Organizatora jest napisane w paragrafie drugim. Funkcję organizatora nad instytucją kultury wykonuje burmistrz Rawki Zdroju. Proszę to przeczytać. Dobrze, ale w tym momencie... Jest organizatorem. Dla ścisłości. Jeżeli opracowuje się jakikolwiek regulamin, jakiekolwiek przepisy i tak dalej, wprowadza się zazwyczaj w początkowych paragrafach, jak gdyby taki podręczny słownik korzystania z tego aktu prawnego. Czyli jeżeli jest słowo organizator w ustawie, to wszędzie w tym dokumencie, który my tutaj, czy w tej uchwale, powinniśmy nanieść kto. Dokładnie kto. I jest to niezależne, że w paragrafie wyżej jest już te słowo burmistrz. Używamy cały czas tego samego określenia. Cały czas. W każdym paragrafie. Dlatego tylko wyjaśniam. Dlaczego to była zmiana czysto techniczna. To jest wyjaśnione w postanowieniu ogólnym. Jeżeli ktoś chce powielać, to nie jest. Ale w postanowieniach ogólnych jest wyraźnie napisane. Jeżeli jest organizator, panie, jakby nie był wymieniony organizator, jest nawet 100 razy miał być wymieniony burmistrz Rawki Zdroju, to nawet 100 razy wymieniony. No.
Ale my się zajmiemy paragrafem trzecim, a nie drugim. Co ma wspólnego paragrafu drugi do trzeciego? Natomiast wyraźnie mamy o tym, też wspomniane jest napisane. Natomiast Rada Programowa, w regulaminie naszego centrum tam będzie wyjaśnione, kto, co, jak, bo nie każdy. Ostatnio na komisji dostaliśmy akces do tych, które chcą, prawda? Być w takiej radzie, więc chciałem doradzić, ale myślę, że taka propozycja powinna być wysłana do wszystkich stowarzyszeń w tej dziedzinie, które funkcjonują na terenie gminy, żeby każde towarzystwo z różnych dziedzin, z różnych profesji, z różnych miało to powiedzenia organizacji, bo są różne profile, prawda, pracy. Tak samo, że skoro się tworzy takie centrum, tak samo dziedziny sportu, jak i dziedziny kultury, kultury ludowej, kultury profesjonalnej i tak dalej, i tak dalej. Także że to będzie określał regulamin, który szczegółowo będzie regulował. Proszę pan wcześniej. Tutaj tylko jeszcze jest rada. Tradycja doradczy. Pan Paweł Rogowiec był wcześniej, proszę. Ja tutaj do rozdziału trzeciego, punkt paragraf 8, punkt 4. O przeprowadzeniu konkursu decyduje burmistrz na tym w drodze zarządzenia. Pan Daniele, jak sugeruje, żeby to brzmiało? Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora zarządza burmistrz. Ale to praktycznie to są te koncepcje, to zmiany słów, których my nie możemy zmieniać w ustawie. Jeszcze tutaj mamy opinię prawniczą, to powinniśmy się trzymać, odpowiada za to, co nam ale ten właśnie prawnik. Proszę chwileczkę, proszę państwa, niech pan radny skończy swoje pytanie. I w paragrafie 11 jest tylko jeden jakby taka informacja. Organem doradczym czeka jest IPE, jest Społeczna Rada Programowa. No, można tutaj dopisać, że pracę Rady reguluje regulamin Rady i nie rozpisywać to na kilka punktów. No, to po prostu ustalić, że jest regulamin, który reguluje. I tam musi być przyjęty, tak, regulamin. I tam jest pomocą regulaminu. Jeden przystanie można zamknąć wszystko. Czyli co? Według pana, według radnego w paragrafie 11 powinien się znaleźć dodatkowy podpunkt, że pracę rady określa regulamin rady. Czy to jest oczywiste, no ale tak, proszę. Ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Te propozycje, które składa tu kolega radny Kwatyra, to nie są duże korekty, ale bardzo konkretne korekty. To jest jak gdyby bardziej, bym powiedziała, dobitnie. Teraz a propos naszego prawnika, wypowiedzi naszego prawnika, na który no, wysłał na maila tutaj pewne uzasadnienia i wyjaśnienia. Cytuję. Zapisy statutu, w których ustalono, że dyrektora powołuje na czas określony odwołuje burmistrz na zasadach określonych w ustawie o działalności kulturalnej oraz że dyrektor może być wyłoniony w sprawie konkursu. Przepraszam, gasi mi się to. I teraz jest orzeczenie sądu. Statuty mogą stanowić obec względnej konieczności przeprowadzeniu konkursu, bądź też statut instytucji kultury może poprzez odwołanie się do rozwiązań ustawowych pozostawić organowi wykonawczemu swobodę co do trybu i okresu, na jaki jest powołany dyrektor instytucji kultury. I to jest po prostu wyrok Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który pan prawnik cytuje. Jeżeli sąd ustanawia, że jednak powinna być ta bezwzględna konieczność przeprowadzenia konkursu, to dlaczego się mamy upierać? Druga sprawa odnośnie paragrafu 11. Rozpisanie na przykład tutaj przez kolegę, że Rada Programowa i jaka mniej więcej określenie zadania tej Rady Programowej, mniej więcej pokazania, jak ona będzie wyglądała, uważam, że niczym nie przeszkadza. Pomimo nawet tego, że będzie regulamin odnośnie działania tej Rady. Ale co przeszkadza umieścić jeszcze te 6 punktów w tym statucie, żeby była jasność, jak ktoś weźmie statut, przeczyta. Prawda? O co tu chodzi? Rada jest organem doradczym dyrektora, wnioski o opinie Rady nie są wiążące dla dyrektora. Członków Rady powołuje odwołuje dyrektor, który kieruje jej pracą. Posiedzenie Rady odbywało się nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym. Szczegółowe zasady powołania i odwołania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa regulamin organizacyjny. Tu jeszcze można zostawić dużo rzeczy, bo tam jest w ustawie jeszcze powiedziane, że na przykład kto
powinien się znaleźć, jakie zawody powinny się znaleźć w tej radzie. Więc, ale tego żółw nie musimy dopisywać, skoro będzie regulamin. Ale można w tym momencie te sześć... To pani radna, to w takim razie musielibyśmy wyrzucić paragraf 12. No dlaczego, bo pani, przepraszam, pani tam, pani radna tam czyta, że członków radny programowej odwołuje i powołuje przewodniczący, nie przewodniczący, tylko... Członków społecznej rady, to jest paragraf 12. Członków społecznej rady programowej powołuje burmistrz radny zdrowia na wniosek dyrektora. A nie pani, to jest rozbicie. Nie, a nie pani przeczyta, nie, to pani... Nie, proszę pana, to jest niepotrzebne robienie paragrafu 12, co można zmieścić wszystko w paragrafie numer 11. Dobra. Proszę państwa. Proszę państwa. Proszę państwa. Ale regulator ustawy. Po kolei. Reguluje. Proszę państwa, skończyła pani? Jeszcze nie. Proszę. Chwileczkę, jeszcze nie skończyła. Chciałam tylko powiedzieć, że na przykład w paragrafie 11 nie trzeba robić wtedy paragrafu 12, jeżeli byśmy uwzględnili propozycję pana Kwatyry, który wszystko w tym momencie się mieści w paragrafie 11. Głosowamy paragraf 12 i nie ma problemu. Dlatego mówię, to w takim razie trzeba wyrzucić paragraf 12, a pani mówi, że nie. Nie, nie powiedziałam, że nie. Powiedziałam, że nie powiedziałam, że nie, tylko przeczytałam panu, co jest w paragrafie 11 i 12. Dobrze, ja słyszę. Swoje pani, swoje. Proszę bardzo, pan Paweł. Tutaj jeszcze się odniosę do tego samorządu administracyjnego w Olsztynie, bo tutaj jest napisane, że statut, zapis statutu... Panie Skipia, bo tak obserwuję dzisiaj pana... Ma pan głos, pan Paweł Rogowiec, proszę. Prowadzi, jak pan prowadzi sesję, że on stop coś i dryguje? Tak jak i pan przeszkadza, tak i pan przeszkadza. Odezwaj się od początku sesji. No, ale teraz. No to teraz się odezwaj. Dobra, określone, który ustalał, że dyrektor powołuje na czas określony i odwołuje burmistrz, zostanie ogłoszony w ustawie o działalności kulturalnej oraz, że dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu, o czym decyduje burmistrz, ale także, że burmistrz może powierzyć zarządzanie powyższą jedną osobę fizycznej bez prawnej na zasadach bądź prawnej na zasadach określonych w ustawie z 1991 roku odwiedzanie przeprowadzania działalności kulturalnej i naruszania prawa. Jest dowolność. Jest dowolność. Ale też możemy zadecydować o tym, żeby był jednak konkurs. Dobrze, proszę państwa, czy ja bym teraz tak chciał powiedzieć jedną rzecz. My w tej chwili, zdaje się, nie dojdziemy do konkluzji właściwej, tylko mnie smuci to, że było już parę posiedzeń komisji, gdzie analizowaliście państwo dokładnie. I ta dyskusja, która się odbywa w tej chwili, nie powinna istnieć dzisiaj. To wszystko powinno być załatwione na komisji. Nie ma... Ale jak mogą być, pani przewodniczący, załatwione na komisji, jeżeli pan na komisji zgłaszał się było powiedziane, że będzie ekspertyza prawnika. No to jak mogliśmy wtedy załatwić sprawę, jeżeli nie było ekspertyzy prawnika na wtedy? To jest w ogóle rozmowa o... Dobrze, ja mam jedno krótkie pytanie. W takim razie, proszę państwa, ogłaszam 5 minut przerwy. A nie potrzeba. 5 minut przerwy dla uspokojenia emocji i poprosimy panią Kasię o zabranie głosu jeszcze w sprawie statutu. Dokładnie 5 minut. Panie ministrze, ja mam jeszcze nie wiem, bo ktoś musi naprawdę być na komisji, który będzie.
zdecydowany, muszę poddać pod głosowanie i przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Na komisji projekt ten otrzymał pozytywną opinię. W związku z tym zdziwiony jestem. Dwa za, a resztę się wstrzymał. To znaczy, że jest pozytywną. Nie godzę nic, co się nie godzę. Proszę Państwa, w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Instytucji Kultury Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz nadania jej statutu, a także zmianę uchwały nr 22 przez 196 przez 92 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 21.90 w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, już powiedziałem, przystępujemy do głosowania. Bardzo Panią przepraszam. Szkoda, że Pan zamyka dyskusję. Bo proszę Panią, pytałem wyraźnie, pytałem. Pan sam stwierdził, że Pan zamyka dyskusję, przechodzimy do głosowania. Pani Radna, przystępujemy do głosowania. Proszę. Pan Marek Ciepliński napisał, że w tej formie jest przeciw. I zaznaczamy głos przeciw. Pani Małgorzata Hoi. Pani Katarzyna Karpula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Słyszałam. Pan Piotr Ptak nas słyszy. To wrócimy do Pana Piotra, albo prosimy o napisanie. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robertski Piała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pan Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr Ptak pisze, że jest przeciw. To już tu zaznaczamy. I jeszcze czekamy na informację od Pana Piotra Żółtka. Panie Piotrze, jestem za, dobrze. 3, 4, 5, 6, 7, 8 jest za. Raz, 2, 3, 4, 5, przeciw, 1, 3, 3. Przepraszam, 2, 3, 4, 5. Ogłaszam po przeprowadzonym głosowaniu nad projektem uchwały nr 25, 8 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, przeciw 5 osób i 1 się wstrzymała. Wobec powyższego statut został przyjęty. Przystępujemy do punktu 4. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Rabce Zdroju na rok 2021. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana na piśmie przedstawić do końca pierwszego kwartału plan pracy swojej komisji. Przewodniczący komisji przedłożył taki projekt. Ten projekt radni otrzymali, tak? Otrzymali elektroniczną pocztą. W związku z tym pytanie, czy mam przeczytać ponownie, czy Państwo się zapoznali z projektem. Czy pytania do tego projektu, znaczy do tego planu, a zarazem projektu uchwały w tym wypadku, macie Państwo pytania? Proszę bardzo, Pani Radna. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego. W punkcie pierwszym szukam papiera publicznego, ale myślę, że zaraz znajdę. W punkcie pierwszym tego planu
domu pana pracy jest taki punkcik. Analiza i realizacja zadań własnych gminy w zakresie inwestycji remontów ochrony środowiska, wybrane zagadnienia, przeprowadzone kontroli komisji profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii działającej przy Urzędzie Miejskim Radcy Zdroju. Myślę, że Państwo pamiętacie, że ja tu kiedyś, jak była jeszcze chyba Pani Przewodnicząca tej komisji, poprosiłam, że do marca tego roku, bym poprosiła o jakąś dokumentację, żeby można było przeprowadzić. Jeżeli Pan pozwoli, ja skończę, dobrze? Chodzi mi tylko o to, czy ten styczeń, grudzień, bo ja to tak rozumiem, ten termin rozciągłości tego, tych analiz, czy to w ogóle, kiedy mogę się spodziewać na przykład tej kontroli profilaktyki? Poza stwierdzeniem tego planu pracy, spotykamy się po świętach z komisją realizacyjną, ustalamy termin dwóch kontroli, to jest na wniosek to, co Pani powiedziała, i drugi kontrola odnośnie w zakresie inwestycji, wybraną inwestycję będziemy kontrolować i powołamy zespoły kontrolne. Myślę, że w drugim kwartale Pani będzie miała na wyniki. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze prosi o głos. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, materiały za ubiegły rok są w Biurze Rady dotyczące właśnie działalności komisji. Zaraz o tym będę mówił pisma przewodniczących. Proszę Państwa, nie ma już pytań. System, to są pytania? Nie. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Na opinia komisji była jaka? Nie słyszałem. Nie, bo to jest, nie było, komisja sama plan przygotuje i nie trzeba jej opiniować, jak to, to jest plan pracy. Ja przedstawiłem wam ten plan. No ale głosowaliśmy, nie? Tak. Nie było to czytelna, tak? No to bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 26. Pan Marek Ciepliński. Panie Marku, nie słyszymy pana. Widzę, że się pan próbuje łączyć, ale nie słyszymy. Bardzo prosimy o napisanie. Pani Małgorzata Hoi. Pani Katarzyna nieobecna. Pani Aleksandra Kopę. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majewczyk. Pan Piotr Ptak. Też nie słychać, panie Piotrze. Prosimy o napisanie, bo nie słychać państwa. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robertski Biała. Pan Michał Skowro. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Coś tam wyskoczyło. Tak, pan Piotr tak jest za. Pan Piotr Żółtek jest za. Nie mamy jeszcze tylko Marka Ciepińskiego. Panie Marku, mógłby pan napisać? Marek Ciepliński za. Mam informację. 14. 14 radnych, czyli jednogłośnie został pracy komisji przyjęty. Wobec powyższego przystępujemy do punktu 5. Podjęcie uchwał na wniosek komisji skargi wniosków i petycji i pierwszą sprawę, projekt pierwszej uchwały. Proszę panią przewodniczącą o zabranie głosu. Dziękuję. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 9 marca 2021. Uchwała Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie rozporządzenia petycji pana RZ z dnia 15 grudnia 2020 roku. Na podstawie artykułu 18b ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst 11 dziennik ustaw 2020 pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 9 ustęp 2 ustawy z 11 lipca 2014 o petycjach dziennik urzędowy z 2018 roku pozycja 870 Rada Miejska w Radce Zdroju uchwala co następuje. Paragraf 1.
po zapoznaniu się i rozpatrzeniu z petycją pana Elzy z dnia 15 grudnia 2020 roku w interesie publicznym w zakresie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Radcy Zdroju podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od roku 2021, Rada Miejska w Radcy Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radcy Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisane z inicjatywy przewodnicząca Komisji Spraw Związków i Petycji Aleksandra Kochan. I przeczytam uzasadnienie proponowane przez Komisję Spraw Wniosków i Petycji. W dniu 15 grudnia wpłynęła petycja pana RZ, który wnosi o zajęcie stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się przez Komisję Spraw Wniosków i Petycji na posiedzeniu z 9 marca 2021 roku z treścią petycji z dnia 15 grudnia 2020 roku, data wpływu wniesionej przez pana RZ, Komisja stwierdziła, że działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie posiada możliwości prawnej przychylenia się do treści petycji, a także nie może zajmować stanowiska sprawy dotyczącej świadomego wyboru i decyzji każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie szczepionek, co gwarantuje Konstytucja. Rada Gminy nie posiada instrumentów prawnych, za pomocą których mogłaby ingerować w działania rządu. Z powyższych względów Rada Miejska w Radcy Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie, podpisane przewodnicząca Komisji Spraw Wniosków i Petycji. I bardzo proszę o przegłosowanie pierwszej uchwały, ponieważ jeszcze są dwie. Proszę bardzo, czy w sprawie tej uchwały państwo chcecie zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Poprosimy o informację. Pani Małgorzata Choi. Za. Pani Katarzyna Karko, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Mamy informację, że jest za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Marek Ciepliński również odpowiedział, że jest za. Uzupełniamy. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Panie Piotrze, nie słyszymy pana. Jest za. Dziękuję. 14 za. 14 głosami projekt uchwały nr 27 uważamy za zasadny. Proszę, przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie rozpatrzenia petycji pani Igiet na 11 grudnia. Proszę pani przewodnicząca. Jest to drugi projekt uchwały Rady Miejskiej w Radcy Zdroju stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Spraw Wniosków i Petycji z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pani IG z dnia 11 grudnia 2021. Jeżeli koledzy pozwolą, to opuszczę te wszystkie artykuły, które są jak gdyby w pierwszym tym paragrafie, ponieważ to jest jedno i to samo w każdej uchwale. Dobrze? Przejdę do paragrafu pierwszego. Po zapoznaniu się rozpatrzeniu z petycją pani IG z dnia 11 grudnia 2020 w interesie publicznym w zakresie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Radcy Zdroju podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od roku 2021, Rada Miejska w Radcy Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radcy Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
proponowane przez Komisję Skarbniczków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Radzyzdroju. W dniu 11 grudnia 2020 wpłynęła petycja pani Igie, w której wnosi o zajęcie stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarbniczków i Petycji. Po zapoznaniu się przez Komisję na posiedzeniu w dniu 9 marca 2021 z treścią petycji z dnia 11 grudnia 2020, data wpływu wniesioną przez panią Igię, Komisja stwierdziła, że działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie posiada możliwości prawnej przychylenia się do treści petycji, a także nie może zajmować stanowiska w sprawie dotyczącej świadomego wyboru i decyzji każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczepionek, co gwarantuje Konstytucja. Rada Gminy nie posiada instrumentów prawnych. Głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Nie słyszymy. Pani Małgorzata Choi. Jestem za. Pani Katarzyna Karpol, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Ja. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Pan Marek Ciepliński napisał, że jest za. Panie Piotrze, nie słyszymy pana. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Ja. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Pan Piotr Ptak napisał, że jest za. I na pana Żółtka jeszcze czekam, nie słyszymy pana. Pan Żółtek jest za. 14 głosów. Czyli projekt uchwały komisji numer 28 uważamy za zasadny. 14 głosami został przyjęty. Proszę, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 29. I oddaję głos pani przewodniczącej komisji. Dziękuję. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radzyzdroju stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarbniczków i Petycji z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pana PM z dnia 18 grudnia 2020 roku. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się rozpatrzeniem petycji pana PM z dnia 18 grudnia 2020 w interesie publicznym w zakresie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Radzyzdroju podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od roku 2021 Rada Miejska w Radzyzdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radzyzdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podpisane z inicjatywy przewodnicząca komisji. Proponowane przez Komisję Skarbniczków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Radzyzdroju. W dniu 18 grudnia 2020 wpłynęła petycja pana PM, który wnosi o zajęcie stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarb, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się przez Komisję na posiedzeniu 9 marca 2021 z treścią petycji pana PM z dnia 18 grudnia 2020 wniesionej przez pana PM, Komisja stwierdziła, że działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie posiada możliwości prawnej przychylenia się do treści petycji, a także nie może zajmować stanowiska w sprawie dotyczącej świadomego wyboru i decyzji każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczepionek, co gwarantuje Konstytucja. Rada Gminy nie posiada instrumentów prawnych, za pomocą których mogłaby ingerować w działania rządu. Z powyższych względów Rada Miejska w Radzyzdroju uznaje petycję za niezasługującą na usprawiedliwienie, podpisane przewodnicząca Komisji Skarbniczków i Petycji. Dziękuję i proszę o przegłosowanie. Czy w sprawie projektu uchwały 29 ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. No, nie słyszymy pana Marka Cieplińskiego. Pani Małgorzata Poim. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Pan Jacek Latawiec.
Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. My słyszymy, panie Piotrze. Jest już. Pan Marek Ciepliński jest za, uzupełniamy. Pan Piotr Ptak za, dziękuję. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek już napisał, że jest za. 14 za. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłaszam. Jest projekt uchwały nr 29. Został zaopiniowany 14 głosami za. Proszę Państwa, z czego wyczerpalibyśmy punkt 5 naszego porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabce w sprawie przekazania pisma Polskiego Klubu Ekologicznego według właściwości. Proszę Państwa, w styczniu, na początku stycznia, na początku 12 stycznia wpłynęło pismo Polskiego Klubu Ekologicznego. Pozwolę sobie go odczytać. Szanowny pan i tak dalej, przewodniczący Rady Miasta Radka Zdrój, Radka i tak dalej, ulica Parkowa. Dotyczy uchylenia decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki 4615 w Radce Zdrój. Proszę o uwzględnienie niniejszego pisma oraz podanie go na najbliższej sesji Rady Miasta Radki Zdrój wszystkim radnym w celu podjęcia uchwały. Sprawa dotyczy wydania decyzji o warunku zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki 4615 w Radce Zdrój na Górze Krzywej. Decyzja ta została wydana przez panią burmistrz w roku 2017 i dotyczy zabudowy domu mieszkalnego na szczycie Góry Krzywej. Teren ten od początku jest terenem rekreacyjnym i od dawna jako Polski Klub Ekologiczny w Radce Zdrój wraz z Komitetem Osiedlowym Łęki, jak również z Komisją Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta Radka Zdrój wnioskowaliśmy o takie właśnie przeznaczenie tego terenu. Sąd niezrozumiałym dla nas jest, stąd niezrozumiałym dla nas jest wydanie decyzji w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego terenu na zabudowę budynku mieszkalnego. Dlatego wnioskujemy o przegłosowanie przez wszystkich radnych miasta Radka Zdrój o uchylenie tej jakże kompromitującej nasze miasto decyzji. Zwracamy się również o rozpatrzenie przez wszystkich radnych naszego miasta lokalizacji składu budowlanego opałowego przy ulicy Zakopiańskiej, naprzeciw sklepu Carrefour, budynek Prana Dominika. Znajduje się on zaraz przy wjeździe do części turystyczno-uzdrowiskowej i stanowi bardzo negatywny wizerunek dla naszego miasta. Być może przeniesienie tego typu działalności gospodarczej poza teren uzdrowiskowy zmieni spojrzenie na Radkę wszystkich nas odwiedzających turystów oraz kuracjuszy z poważaniem zarząd terenowy Klubu Polskiego Ekologicznego w Radce Zdroju podpisał prezes zarządu Ludwik Gacek oraz jeden z członków Krzysztof Gmur. Proszę Państwa, wobec powyższego to pismo przekazałem Komisji Skargi Wniosków. Komisja uznała, że po prostu ona nie jest kompetentna do podejmowania i rozstrzygania tego typu sporu. W związku z tym pismo zwróciło z powrotem do mnie i dlatego zdecydowałem się w formie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku, którego odczytałem, według właściwości. I na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw i tak dalej oraz kodek postępowania administracyjnego, dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 250 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Radce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
Rada Miejska w Radce Zdroju uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pisma wniosku z 14 stycznia 2021 roku Polskiego Klubu Ekologicznego koło terenowe w Radce Zdrój dotyczącego uchylenia decyzji w warunkach zawodowych i zawodowych terenu dla działki 4615 w Radce Zdroju oraz lokalizacji składu budowlano-opałowego przy ulicy Zakopiańskiej. Punkt drugi. Wniosek, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 przekazuje się do rozpatrzenia właściwości. W zakresie wniosku o uchylenie decyzji WZ i ZP dla działki 4615 w Radce Zdroju samorządowemu kolegium odwoławczemu w Nowym Sączu jako organowi wyższego stopnia wobec organu wydającego decyzję. W zakresie lokalizacji składu budowlano-opałowego przy ulicy Zakopiańskiej przekazujemy problem burmistrzowi Radki Zdrój. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju do przekazania wniosku do organów wskazanych w paragrafie 1 ust. 2 oraz zawiadomienia wnioskującego o przekazanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przewodniczący Rady Miejskiej. Czy Państwo radni macie pytanie co do projektu tej uchwały? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, tak jak już zostało wcześniej powiedziane, nad tym pochyliła się komisja m.in. uzdrowiskowa, która mówiła o tym. Byli przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego na posiedzeniu tej komisji i m.in. na tej komisji zwrócili się z prośbą o to, żeby, mówiąc krótko, jak oni to określili, ratować tamtą część Radki. Pan Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej również skierował takie pismo właśnie do mnie jako do burmistrza i podjęliśmy pewne działania właśnie z tym związane. Wystąpiliśmy również oprócz tego, że wystąpiliśmy, tak jak tu zostało powiedziane, między innymi do samorządowego kolegium odwoławczego, wystąpiliśmy również do starosty, który wydał pozwolenie na budowę z tego względu, że przepis mówi konkretnie, jakiej szerokości powinna być na przykład droga. Natomiast projektant, który przygotowuje projekt, no oczywiście on ma stwierdzić, czy ta droga jest, czy ona ma tą szerokość, czy to jest zamapowane, czy to jest zgodnie z przepisami. Myśmy w międzyczasie też otrzymali pismo od Lasów Państwowych, które na części tej drogi wystąpiło do sądu o przejęcie tych gruntów. Oni część tych terenów po prostu przejęli. Także podejrzewam, że przyjęcie tej uchwały i tak pociągnie za sobą dalsze, będzie to trwało dalej z tego względu, że dość dużo rzeczy, mówiąc krótko, jest po drodze do wyjaśnienia na, między innymi na etapie w starostwie, tam gdzie wydano to pozwolenie, ponieważ ktoś, kto przygotował wniosek, podpisał ten wniosek, że droga spełnia te warunki. No i dzisiaj, jeżeli starosta wznowi, to będzie to musiał wszystko po prostu po raz kolejny sprawdzić. A jeżeli okaże się, że te warunki nie są spełnione, to w tym momencie może uchylić pozwolenie na budowę. Dziękuję. Czy jeszcze pytania jakieś? Dobrze. To wobec powyższego przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 30. Pan Marek Ciepliński. Jest za. Dziękuję. Pani Małgorzata Woim. Pani Dobrze, dziękuję. Pani Katarzyna Kwatur, Kul nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Pan Piotr Ptak. Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skupiała. Pan Michał Skobro. Pan Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Dziękujemy. I pan Piotr K.
Tak, jeszcze bardzo proszę o informację. Jestem za, jest informacja. Dziękuję pięknie. 14 głosów za. 14 radnych zagłosował za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Na tym byśmy wyczerpali problem uchwał. Natomiast punkt 7 poinformowany o pismo skierowane do Rady Ministrów. Proszę Państwa, wpłynęło pismo z Komisariatu Policji w Rabce, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Komisariat Policji w Rabce Zdroju informuje, że w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w Rabce Zdroju na terenie dworca busów przy ulicy Jana Pawła, gdzie dozwolony jest wjazd tylko pojazdów uprawnionych, ujawniono powszechnie występujący problem niestosowania się kierowców pojazdów nieuprawnionych do znaków B1, to jest zakaz ruchu. W związku z tym będą tam przeprowadzone wzmożone działania prewencji policji. Mając na uwadze zapobieganie zjawiskom i zdarzeniom mające wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dbanie o wspólne dobro miasta uzdrowiskowego, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o podejmowanych działaniach na sesjach Rady Miasta, aby radni i mieszkańcy Rabki Zdroju mieli rozeznanie co do działań policji w tym rejonie, a także angażowali się w utrzymanie ładu i porządku publicznego oraz reagowali na nieprawidłowości na tym tam występujące. Podpisał komendant Komisariatu Policji w Rabce podkomisarz Marcin Grzymek. Proszę Państwa, wpłynęło również sprawozdanie, o której ktoś tu z Państwa pytał. Sprawozdanie z zakresu wykonania zadań gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom. I ten program będzie Państwu elektronicznie dane na ten do przegłosowania, tylko mamy całą masę teraz rzeczy do wykonania. Damy to zaraz po świętach. Następnie płynęło sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań. Również przekażemy to Państwu pocztą elektroniczną, a oprócz tego wszystkie te sprawozdania będą znajdowały się u nas w biurze do wglądu osobistego. Proszę Państwa, również mam tu cały plik dokumentów, które złożyliśmy ze względu na wezwanie Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie naszego stanowiska, które... A może go przeczytam. Szanowny Panie Przewodniczący, do wojewody małopolskiego wpłynęło pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju, w którym to piśmie oczekują oni stwierdzenie ważności uchwały 32/270/20 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. Treść otrzymanego pisma przesyłam w załączeniu bez dołączonych do niego dokumentów jako irrelatywnych z punktu widzenia wystąpienia o Pana wyjaśnienia. Zwracając się jednocześnie z prośbą o odniesienie się przez Pana do zgłaszanych w tym piśmie zastrzeżeń i przedstawienie przez Pana swojego stanowiska w tej sprawie. Podstawa prośby organu nadzoru jest artykuł 88 ustawy z dnia 8 marca 90 roku w samorządzie gminy, tekst jednolity. W odpowiedzi proszę powołać się na znak niniejszego pisma. Wyjaśnienia proszę nadesłać w terminie do 19 marca 2021 roku, wyłącznie za pośrednictwem wypłaconej opłaty. Do wykonanej przez organ nadzoru analizy całokształtu zebranych materiałów, w tym także otrzymanych od Pana Przewodniczącego wyjaśni, zależeć będzie decyzja do co ewentualnych dalszych działań tutejszego organu nadzoru w tej sprawie. Wobec
tego pisma do 19 marca, czyli dokładnie 19 marca, mamy tu potwierdzenie nadania, wszystkich tych, zostały przekazane wojewodzie wszystkie dokumenty związane z przebiegiem sesji, z odpisami szczegółowych wypowiedzi, z minutami, sekundami, dalej różnego rodzaju ściągi, czy jak to się mówi, zrzuty z ekranów Facebooka oraz wszystkie wystąpienia do rady przez rodziców i tak dalej, i tak dalej. Tego mamy ładny plik. Wszystkie te dokumenty, które mam tu w załączeniu, włącznie nawet z prośbami matek, które proszą o zabranie głosu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przekazaliśmy i czekamy na decyzję. Całość tych dokumentów proszę są do wglądu. Gdyby ktoś z Państwa chciał sobie życzyć przeglądnąć, proszę uprzejmie. Ponadto, proszę Państwa, płynął bardzo miły upominek od naszego mieszkańca, który kilkakrotnie już swoją osobą u nas gości poprzez napisanie niektórych książek czy artykułów i prosi o przekazanie Państwu szczere życzenia radosnych i miłych świąt wielkanocnych, wszelkiego szczęścia i spokoju ducha życzy Józef Gal. I dlatego wszyscy Państwo otrzymacie w prezencie świątecznym od pana Gawła upominek, który napisał ostatnia jego książka, która została nam przekazana. Nie podpisał. Proszę, że nie powinien podpisać. Tak. No, ale. Osobiste są. Osobiste, tak, musisz się zgłosić. Zaraz. Proszę Państwa, ja również. Otrzymałem to i chciałem to, co na komisji mówiliśmy, że poprosiliśmy o to, żeby on sobie sam sfinansował, a my częściowo urząd do bibliotek i do tak odkupimy od niego część fundacja, część PTTK. Proszę Państwa, tyle pism, co do pism, które wpłynęły do nas. Natomiast przeszlibyśmy do interpelacji i wnioski rady. Punkt 8. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, mam tam dwa pytania do pana. Jedno jest takie, że zwracając się tam z pismem z 22 lutego, nie dostałem na to odpowiedzi w sprawie statutu ulicy tam Gansarskiej. Bo to już trwa 5 tygodni, to bym prosił o podpisanie na to pismo. A druga, to co nurtuje wszystkich mieszkańców ulicy Sierantówka. Dalej stoimy w tym miejscu, cośmy stali, bo tu, jak patrząc na działania urzędu, nic się nie posuwa do przodu. Pan obiecywał ludziom, że będzie to jakoś ta droga uregulowana na tą chwilę. Na mój punkt widzenia to jest takie odciąganie, mydlenie oczu. Ludzie już nie wierzą, pokażę, że mam jeszcze coś do powiedzenia, pokażę panu zdjęcie ostatnio, sami ludzie po wysłaniu poprawią drogę na swój koszt. To jest, teraz powiem, z którego marca. I mam takie pytanie, jeszcze poza tym, bo pan prezes wodociągów pokazał plan, jaki ma być wykonany z kanalizacją. Pan obiecał, że tam droga będzie robiona, ale to nie jest ujęta Sierantówka jako to. Na to wygląda odczuć ludzi i moich, że ta Sierantówka nie będzie zrobiona, tylko jest obiecywanie, jak inni poprzednicy obiecywali, zrobienie tej drogi, bo nic w kwestii tej nie jest zrobione, ani nie poprawiana ta droga, ani nic. A mogę tak powiedzieć, że pan jest burmistrzem dla części radnych, nie dla wszystkich, czy mieszkańców. Mieszkańcy skarżą, że przychodzą podatki, bo za co nie płacą. Przykładem ulica na Traszykówkę była dobra, mieszkańcy tak zrobiliście nową. Za te pieniądze, co się władowali w Traszykówkę, to ta droga by była zrobiona tak. I
i ludzie przychodzą, bo nie wierzą. Ja chodzę u pana, jak to byłem parę razy, u tych, w geodezji byłem, w architekturze, chodzę cały czas i to jest nie tak, to jest nie tak, to jest przesuwane, tu jest wina, jest na mecenasów, tu jest wina na tego, cały czas jest jakaś wina. Proszę odpowiedzieć jaśnie i wyraźnie ludziom, czy będzie zrobiona, czy nie będzie, czy mydlimy oczy, kiedy będzie zrobiona, bo ja wychodzę na Bóg, to co mi pan przekazał. Tyle mam do powiedzenia na temat. Innym się robi radny, innym się nie robi. Proszę bardzo, na koniec się od razu. A od razu niech pan odpowie, bo się pogubi na później. Znaczy, co do tego pisma, to pani Beato, bardzo proszę to wyjaśnić, bo pisma były przygotowane co do odpowiedzi radnym. Ja sobie też nie wyobrażam, że któryś z radnych nie dostał odpowiedzi. Natomiast co do Sierantówki, tam i jeszcze, tak jak pan Adam mówił, że potrzebuje jeszcze do uzupełnienia pewne rzeczy do zgłoszenia do sądu. I nie jest to mój wymysł, panie Darku, że coś potrzebuje, tylko jeżeli przez lata nie zrobiono nic z tym, to dzisiaj się okazuje, że pewne rzeczy trzeba przygotować całą dokumentację. I zapytałem kiedyś też pana Adama, proszę mi powiedzieć, ile zajmie nam czasu uregulowanie takiej drogi. I powiedział tak, jeżeli byłoby super, to pół roku, do roku, a jeżeli będzie gorzej, to niestety powyżej roku. No to natomiast jest października. No panie Darku, no ale to nie jest mój wymysł. Natomiast to było przygotowane wcześniej, bo jeszcze to jest istotne. Poprzednia kancelaria prawna mówiła, że to wystarczy. Obecny pan mecenas powiedział, że nie. Prosił, żeby jeszcze przygotować pewne dokumenty, bo to pozwoli nam uniknąć dużej ilości wątpliwości w sądzie. Między innymi, tak jak pan mówi, że mieszkańcy tu pracowali. Dotarliśmy do dokumentu, bo się okazało, że w naszych zakładach komunalnych są dokumenty sprzed lat 90., gdzie były robione różne właśnie czyny społeczne, jak to wtedy określano. I tą dokumentację od zakładów komunalnych żeśmy przejęli i chcemy ją między innymi wykorzystać właśnie do tych działań, bo to jest powyżej 30 lat i w tym momencie, jeżeli będziemy mieli to w jakiś sposób jeszcze też udokumentowane, to ułatwi nam to postępowanie w sądzie. Proszę mi wierzyć, że jestem jak najbardziej za tym i tak jak i pan, ja też byłem na tym spotkaniu. Panie burmistrzu, ja rozumiem, że pan jest radnym z tamtej dzielnicy, ale naprawdę chcemy się do tego porządnie przygotować i chcemy to zrobić. Panie burmistrzu, ja już panu mówiłem, ja lubię jasne sytuacje. Nie mydlenie oczu, bo nie jestem nauczony, żeby opowiadać komuś, co się chce, ludzie słyszą, bo ja wychodzę na... Już nie będę tam komentował z pana strony, ja wiem, drodzy na to, ja przekazuję to, co wy mi mówicie. Miało być w grudniu, miało być w styczniu, tu rzucacie na radców prawnych, że tu jest taka kancelaria, tu jest zmiana, tu jest to, tu jest tamto. Niech mi pan powie konkretnie ludziom, żeby wiedzieli, czy będzie zrobione w tym roku, czy w przyszłym roku, czy będzie w ogóle. Bo nie to, że obiecujemy tu, bo ja na przykład panu zacytuję tak. Nowe zadanie do budżetu na Słowackiego. 25 tysięcy dało się złożyć, do zapis dołożyliśmy. 25 tysięcy, ja nie mówię, że pan jest zadatki, żeby nie dołożył, ale dzielmy równomiernie, a nie tak, że jednemu się wali, a drugiemu się nie daje nic, bo jest z innej strony. Ja powiem panu to otwarcie teraz przy wszystkim, bo to, co mam do powiedzenia i bądźmy konkretni i konkretnie odpowiadajmy na pytania, jak ja rozmawiam z panem. Panie Darku, jak prowadzi prywatną firmę, to by sobie mógł robić po swojemu, ale pan dobrze wie, że w samorządzie nie ma takiej opcji. A innym się da radę zrobić, jest poprawnie. Panie Darku, zadałem panu kiedyś pytanie, a co będzie, jak w którymś roku będzie pan miał najwięcej inwestycji? Na razie, panie burmistrzu, proszę pana, ja panu powiem. Panie Darku, nie, bo ja... to inaczej. Panie Darku, proszę mi pokazać chociaż jeden projekt, który u pana był przygotowany, jak pan przed jako radny, a ja jako burmistrz. Jeden, proszę mi pokazać. Ja nie będę, bo już ja mam zdanie na poprzedników, co byli przedtem. Za to, co ja byłem, to mi pan założył te śmieszne progi na Pocieszno, dwie lampy koło zakładów komunalnych, koło środkadzy nie było i pan mi jeszcze mówił wtedy, że w zadaniu mi pan dopisał, że trzy ławki. Trzy ławki były wzięte i do remontu. To nie jest zadanie ani nic. I co poza tym było zrobione? Panie Tarku, to proszę zobaczyć. Takie załatanie dziur, które było poprawione na 10 razy na krzywą. Wypomniał pan ulicę Słowackiego, ale... Zawsze łamie pan pieniądze na nawózkę, na policję. Proszę zobaczyć, na ulicę do Pociesznej Wody 115 tysięcy. Ale to jest na projekt, to ja się nie doczekam tego. Nie. Tak. Kanalizacja nie zrobię. Nie mnie pan powie tak, ile trwało projekt kanalizacji. Panie Darku. Bo do tej pory siedziałem cicho, nie będę teraz siedział cicho. Ale będę chciał... Ale ma rację, my tą kanalizację zrobimy. Tak.
Daj pół roku, projekt trwała, a na zecie będziecie robić półtora i prawie po kadencji. Nie, no. Panie Darku, no. My się będziemy przygotowywać. Pani burmistrz mu bez nie, no. Bo co, nie. Powiedziałem prawdę? Nie, panie Darku, a ścieżki rozwojowe na krzywo. Panie Darku, u pana nie było ani jednego projektu. Wszystkie musieliśmy robić od początku. Na kanalizację, na pyszną wodę, na wszystko. Nie mógł się doczekać też pan Ciepliński. Ile czasy była wojna o Tetmajera? A teraz jakoś się znalazły pieniądze, tak? Dostaliśmy dotacje i tak samo się przygotowujemy z Pania Polskiego, tak samo się przygotowujemy. No właśnie nie mamy nawet w projekcie z panem, ale mamy milion złotych na kanalizację. No, ciekawe, kto dostanie. No to dostaliśmy już. Dostaliśmy. Panie burmistrzu, ja panu powiem tak. Ja już zaobserwowałem, jak pan rządzi, jakie ma pan... No mówię tak, czy ma pan ludzi tylko wybranych, co się im daje, czy ma... Czy pan należy do ludzi wybranych? No na razie nie widzę tego. Nie, panie Darku, proszę mnie też nie obrażać. Nie obrażam, bo projektów u pana nie było żadnych. Przez dwa lata nie było... No. Robiliśmy projekty wszystkie. Wypomniał pan kanalizację. Faktycznie nie było pana kanalizacji. Robimy ten projekt. Kończymy go w zasadzie. Teraz tak, projekt drugi na ulicę do Pociesznej Wody. W ogóle nie było, nic nie było. Ścieżkę rowerową na Krzywoniu. Przecież to wszystko robimy u pana. To jest pana dzielnica. Most na Koniuszance. Panie Darku, nie było nic tam przygotowane. Musieliśmy przygotować wszystkie dokumenty. Proszę. Co ty się rzucasz do mnie? Panie Darku, ja proszę państwa, bez osobistych wycieczek. Bardzo proszę. Na Kraczykówce zrobili, nie uwielbiały. Cicho, a może pan jest taka zdawiszka? Ale dobra, jak pan tak mówi, ja panu powiem tak. Wie pan co? Jakbym może siedział codziennie w urzędzie, no to bym może miał porobione. A że nie siedzę codziennie w urzędzie, no to jest jak jest. Naprawdę staramy się robić lepsze niż ja. Proszę państwa. Proszę państwa, ta dyskusja do niczego nie doprowadzi. Naprawdę nie miał pan ani jednego projektu u siebie dzieliśmy przygotowanego. Ani jednego. Ja panu powiem tak. To nie jest, że ja sprawdziłem, bo ja jestem tego, to się wszystko. To co obraziłem pana? Proszę, ja przynajmniej nie wiem, jak pana obraziłem, to pana przepraszam, bo panu z ust nie wyjdzie, jak pan obraził innych radnych, żeby przeprosić kogoś. Tyle panu powiem. Bardzo pana przepraszam, że pana obraziłem. Pana burmistrza, tak samo przepraszam, jak nie, pan chciał. Ja się nie czuję urażony, chcę panu wytłumaczyć. Panie Darku, chcę panu wytłumaczyć, że u pana nie było żadnego projektu, nic. Musieliśmy zacząć. A czemu to nie dostało na pismo o to, co złożyłem pismo o kancerzu, to chodzi o kanalizację drogę. Proszę państwa, to pismo jest, nie dała pani na BIP i nie przekazała. Jest napisane, proszę przynieść, nawet data jest tam wstępna. Ja to czytałem to. Bo mieszkańcy, ja panu powiem, ja jestem takim człowiekiem. Mieszkańcy przychodzą, ja już to powiem pani tak, że nie pani nie idzie, bo do tej pory nie dostałem, no to jest jak. Mieszkańcy chodzą, pytają się i powiem tak, wątpią mieszkańcy w sensie randówki, że im zrobicie. No i mówię panu otwarcie i prawdę, bo przychodzą... Ale pani burmistrz, to, że powiedziałem prawdę, bo widzę, że pani nosto podrybuje. Nie mówię do pani, tylko mówię do pana burmistrza. Ja słyszę teraz. Pani. Panie, próbuję rozmawiać. Rozmawiali na temat randówki i dobrze pani jakaś sytuacja. No i stoimy w miejscu, bo myślimy o czym. Dobra. Panie Darku, jeżeli pan pozwoli, zrobimy troszkę inaczej. Jeżeli pan pozwoli. Te rzeczy, które są w pana dzielnicy przygotowane, mam na myśli projekty. Dobrą drogę się na Traczykówce robi, co ludzie narzekają, wyładowuje się tyle pieniędzy, a była potrzeba na inne drogi, którzy się narzekają. Nie narzekali na Traczykówce, pan mówi, ja będę mówił. Bo tak, ja dobrą drogę, no i co, nie oszukujmy się. Mogę jedno zdanie zrobić, jak nie brać. Słuchajcie. Cieszycie się, że dobrą drogę poopędzono. Bo dla swojego. Dobra. Panie Darku, krótko. Proszę, pan burmistrz odpowiada, jeszcze pani dołożona. Te wszystkie które u pana przygotowujemy, bo musieliśmy zacząć wszystko od początku. Ja to zbiorę i panu przekażę, bo to nie jest tak. Nie zgadzam się z inwestycją. Ja pan burmistrz, inwestycje to na razie są na papieru. Tak, ale papier musi być zrobiony wcześniej. Nie zrobi pan tak jak w domu. Jeszcze pani Dorota ma głos i będziemy kończyć dyskusję. Ja chciałam relację słuchać w imieniu mieszkańców Roli Kaczmarczykowej, która apeluje. Ale może pani Dorotko, może jeszcze w tej sprawie i zakończymy. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć. No, proszę pani Ola też chciała w tej sprawie? Nie, no to proszę. To dobrze, to wcześniej była pani Dorotka. Przepraszam, ja już składam te ciśnienie. O poprawę głównego odcinka drogi, tam są takie płyty betonowe, ale podłoże uległo deformacji i wymaga pilnej naprawy. Tam nie ma asfaltu ani nic, ale trzeba tam podsypać, poprawić i bardzo to proszę, bo nie ma wyjazdu, tam jest dosyć stromy ten odcinek.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna była wcześniej. Ja chciałam przeczytać Państwu moją interpelację do pana burmistrza Radki Zdrój. W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miejska w Radce Zdroju podjęła uchwałę nr 32 łamane przez 279 łamane przez 21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola zwanej dalej uchwała. Uchwała zapadła przy zdecydowanym sprzeciwie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 w Radce Zdroju oraz pomimo faktu, że parafia rzymskokatolicka Świętej Marii Magdaleny w Radce Zdroju wycofała się z podwyżki czynszu za najem pomieszczeń oraz części nieruchomości dla przedszkola nr 2. W poprzednim tygodniu upływały terminy na wydanie opinii przez małopolskiego kuratora oświaty w Krakowie w sprawie przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę jego siedziby oraz na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę małopolskiego w sprawie legalności uchwały. Sprawa zmiany siedziby przedszkola nr 2 wyszła daleko poza granice gminy Radka Zdrój, była przedmiotem roszczeń wskazanych wyżej organów administracji rządowej oraz przedmiotem zainteresowania prasy i telewizji. W związku z powyższym proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pierwsze. Czy prawdą jest, że w piśmie do małopolskiego kuratora oświaty napisał pan, że przyczyną zmiany siedziby przedszkola nr 2 jest wysoki czynsz wynoszący 4347,52 zł miesięcznie? Czy prawdą jest, że gmina Radka Zdrój zapłaciła parafii za najem pomieszczeń oraz część nieruchomości dla przedszkola nr 2 za miesiąc styczeń bieżącego roku kwotę 200 zł w czynszu, za miesiąc luty bieżącego roku kwotę 200 zł w czynszu oraz za miesiąc marzec bieżącego roku kwotę 200 zł w czynszu? Jeżeli to prawda, to proszę wyjaśnić, dlaczego, o ile prawda jest w piśmie, napisał pan, że czynsz wynosi 4347 zł, mimo co najmniej dwukrotnego oświadczenia pełnomocnika parafii, że obniża czynsz za najem przedszkola nr 2, z czego byłam świadkiem złożenia takiego oświadczenia na piśmie, ustnego oświadczenia na sesji Rady Miejskiej w Radce Zdroju w dniu 24 lutego 2021. Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, że takie obniżenie czynszu jest skuteczne, napisał pan w piśmie do małopolskiego kuratora oświaty, że czynsz wynosi 4000 miesięcznie. Czy prawdą jest, że obok czynszu jako przyczyny zmiany siedziby przedszkola pod nr 2 wskazał pan, że zmiana spowoduje poprawę warunków wychowania dzieci i zwiększa atrakcyjność tego przedszkola? Jeżeli to prawda, to proszę podać na podstawie jakich okoliczności lub danych pan to ustalił. Czy prawdą jest, że nie zawiadomił pan wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 o zamiarze zmiany siedziby tego przedszkola przed upływem 6 miesięcy przygotowanym przeniesienie siedziby tego przedszkola? Czy prawidłowo zawiadomił pan związki zawodowe o zamiarze zmiany siedziby przedszkola nr 2 oraz jaką opinię w sprawie tej zamiany zajęły związki zawodowe? Czy prawdą jest, że po tym jak nie wycofał pan z porządku obrad Rady Miejskiej uchwały, a Rada Miejska w Radce Zdroju w dniu 24 lutego 2021 roku podjęła uchwałę parafia rzymskokatolicka świętej Marii Magdaleny w Radce Zdroju z końcem lutego bieżącego roku wypowiedziała wysokość czynszu i określiła go na nowym, wyższym poziomie? Jeżeli to prawda, to proszę o wskazanie nowej wysokości czynszu i od kiedy będzie obowiązywał. Czy nowa wysokość czynszu odpowiada cenom rynkowym, czy też jest zawyżona? Jeżeli nowa wysokość czynszu jest zawyżona, to czy poinformował pan o tym parafię, wskazał, że nie zgadza się pan z tą nową wysokością i proponuje pan negocjacje w sprawie ugodowego określenia wysokości czynszu? Czy czynsz, jaki opłaca gmina Radka Zdrój za najem pomieszczeń dla Biblioteki Miejskiej w Radce Zdroju, jest również czynszem zawyżonym? A jeżeli tak, to ile wynosi? Dlaczego nie wypowiedział pan umowy najmu pomieszczeń dla Biblioteki Miejskiej w Radce Zdroju? Jakie były przyczyny podwyższenia czynszu przez parafię? Proszę wskazać konkretne powody, które przedstawiła parafia. Czy prawdą jest, że małopolski kurator oświaty wydał negatywną opinię w sprawie zmian siedziby przedszkola nr 2? Jeżeli jest to prawda, to czy złożył pan do Rady Miejskiej w Radce Zdroju zażalenie na tę opinię? Jeżeli nie, to dlaczego? Czy wojewoda małopolski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały? Jeżeli tak, to jaka jest jego treść? Czy prawdą jest, że wypowiedział pan w całości umowę najmu pomieszczeń oraz części nieruchomości dla przedszkola nr 2? Jeżeli to prawda, to proszę wskazać. Jeżeli prawdą jest, że małopolski kurator oświaty wydał negatywną opinię w sprawie zmiany siedziby nr 2, to dlaczego wypowiedział pan umowę najmu? Jeżeli prawdą jest, że małopolski kurator oświaty wydał negatywną opinię w sprawie zmiany siedziby przedszkola nr 2, to czy wypowiedzenie umowy najmu służyć miało jakimś konkretnym celom? Jeżeli tak, to jakim? W szczególności proszę wskazać, czy wypowiedzenie umowy najmu służyć miało do innego zgodnie z prawem sposobu zmiany siedziby przedszkola nr 2.
czy do zmiany siedziby przedszkolami miał posłużyć artykuł 90a ustęp 2 ustawy prawo oświatowe. Jeżeli tak, to czy uczynił Pan, czy upewnił się Pan, że ten przepis to umożliwia? Czy wypowiedzenie umowy najmu miało na celu postawienie małopolskiego kuratora oświaty przed faktem dokonanym i w ten sposób skłonienie go do wyrażenia zgody na zmianę siedziby przedszkola nr 2? Jeżeli nie, to dlaczego decydował się Pan na wypowiedzenie umowy najmu? Co Pan zrobi w sytuacji, gdy okaże się, że zmiana siedziby przedszkola nr 2 na podstawie m.in. artykułu 90a ustęp 2 ustawy prawo oświatowe lub w ogóle wszystkie obowiązujące przepisy prawa okaże się niemożliwa? Muszę wskazać konkretne działania, jakie Pan wówczas podejmie, czy w szczególności. Podejmie Pan próbę przekonania parafii do wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lub do zawarcia z gminą rafrazuj nowej umowy najmu. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Co Pan zrobi, gdy parafia nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lub nie podpisze nowej umowy z gminą rafrazuj, a zmiana siedziby przedszkola nr 2 będzie ostatecznie i kategorycznie niemożliwa zgodnie z obowiązującym prawem? Mam nadzieję, że niezwykła waga niniejszej sprawy i jej znaczenie dla naszych najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców, a także ich wpływ na wizerunek gminy Rabka-Zdrój pozwoli Panu Burmistrzowi na udzielenie niezwłocznej odpowiedzi na postawione pytanie. Znaczenie przed terminem wyznaczonym ustawą o samorządzie zmieniu. Dziękuję. To jest bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Robert. Bardzo, bardzo Pana Darka. Panie Darku, pamięta Pan, jak Pan Cierpiński to samo mówił? Pamięta Pan? No nie, to niech mi Pan odpowie. Czy pamięta Pan? 2 lata temu mówił, ta droga nie będzie zrobiona u niego i tak dalej. To samo. Czekał Pana za tego, ale nie, daj mi Pan słowa. Czekał uczciwie 2 lata, robił. Ja na ten projekt, który był zrobiony, to proszę Pana, nie za mnie ten projekt był zrobiony. To był projekt zrobiony. Może Pan iść do góry i wyciągnąć, bo ja to nie pamiętam. Był gotowy projekt, pokazały się pieniądze. U Pana, choćby nawet były pieniądze dla Pana, jak Pan nie będzie miał dokumentacji, to co mówić, bo nie zrobi Pan nic. No. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze tylko króciutko, proszę, mogę Panie. Proszę bardzo. Chciałam podziękować strażakom OSP-Rdzata za usprzątnięcie śmieci przy kościółku na Owidowej na Piątkowie. Ponieważ składałam takie zawiadomienie o tym, że jest tam wysypisko śmieci. Naprawdę zostawione przez ludzi, którzy przejeżdżają przez Chabówkę, bo to jest administracyjnie miejsce należące do Chabówki. I tutaj strażacy podjęli to wyzwanie. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Dziękuję. Jeszcze ktoś? Proszę bardzo, nie wiem, który był szybszy. Pan Jaś, ze względu na to, że siedzi na końcu. Siedzę na krzyżu. Stoł. Ja jednak tutaj złożyłem już trochę wcześniej wniosek o uzupełnienie tych poziomowych ubytków. A także jest do wniosku dołączona dokumentacja podobnoczna. Będzie powinna Pana ułatwić realizację tych spraw, aczkolwiek w pewnych miejscach nawet trzeba by było się zastanowić, czy to jest ubytek, czy to jest ubytek. W ogóle brak asfaltu, bo to jest inna rzecz. W każdym razie to jest to jedno. Druga rzecz. Tutaj mam prośbę, wniosek od mieszkańców budynku będącego w zarządzie ZGM Korany przy ulicy Miejskiej, którzy zwracają się z prośbą o wysypanie tłuczeń, wyrównanie podjazdu do budynku i placu gospodarczego znajdującego się przed tym budynkiem. Wskazany teren w okresie zimowych odwilży i obfitych opadów w ciągu roku staje się bardzo błotnisty. I tam praktycznie ciężko jest w ogóle przejść i dojść tym ludziom do domu. To jest ten wniosek i jeszcze mam jeden taki wniosek. Tutaj odnośnie, na pewno ten temat jeszcze powróci, ponieważ on jest w trakcie przesyłania, ale chodzi o parkowanie na osiedlu tam na tej drodze wewnętrznej od ulicy Głównej Chopina w głąb osiedla
między pierwszym blokiem a drugim stajska. Tam samochody są parkowane na chodniku, raz, że w zimie to jest problem w ogóle z odśnieżeniem chodnika, później poruszanie się po nieodśnieżonym i zadeptanym chodniku, nie to, że tam jest wąsko, to wygląda to w zimie tak, jak wygląda. I tutaj jest, że tak powiem, moja sugestia, żeby się przyjrzeć tematowi, ponieważ tam jest w okolicach śmietnika i tej willi Stella jest kawałek gruntu będącego w dyspozycji miasta i tam jest zorganizowany usługi parkingu dla mieszkańców osiedla Chopina. No, bo piękno, że w ogóle jest problem z tymi miejscami parkingowymi. Drugi pomysł, który sugerował, że tak powiem, spotkania z panem Steskalem i podjęcie próby negocjacji wykorzystania pewnych, mówię, okresach czasowych tego parkingu, który tam jest dla, że tak powiem, mieszkańców. Bo ja przecież dom handlowy pracuje tam załóżmy od godziny 8 rano do godziny, nie wiem, 5, 6 po południu. Później ten parking stoi pusty i żeby jednak tutaj spróbować troszeczkę ponegocjować z właścicielem, żeby chociaż kilka miejsc parkingowych tam w tych godzinach tak powiem wolnych można mogli mieszkańcy wykorzystać. To by było. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Paweł. Ja może tak przypomnę, wcześniej już składałem tę interpelację odnośnie studzienia na ulicy Poniatowskiego. Do tej pory nie zostały one poprawione, dalej spuchają i dalej niestety stwarzają jakby zagrożenie przez to, że może studienka wyskoczyć przy takim uderzeniu. Już taka sytuacja była, samochód do jednej studienki. Myślę, że te warunki poprawiły się na tyle, że można te studienki w stanie poprawić. Nie jest chyba taka większa inwestycja, bo to tylko chodziło o założenie dwóch, które jakby zabezpieczali. Chciałbym się informować w tej temacie. No i też tutaj sprawa łapania tych dróg. Wiem, że jakieś środki są przeznaczone, chyba nie wiem, czy przeznaczone. Tutaj mieszkańcy głównie ulicy Alei Tysiąclecia tam proszą, żeby po prostu ten dróg uprawić ponownie, bo są w stanie być fatalnym. I też wyjaśniają, że gałęzie i drzewa po prostu już wychodzą na drogę, żeby po prostu przejechał, bo przecinał to, nie wiem, czy jakie służby, czy to pan... Z strony rzeki, no to... Wody Polskie. Wody Polskie, są takie miejsca. No i a to już mówiłem o tym lustrze na ulicy Miśkowcówka, to przypominam tylko. Ale to ja podejdę do pana radnego. Dobrze. Wszystko? Proszę państwa, to ja mam jeszcze. Chciałem na ręce pana burmistrza złożyć serdeczne podziękowania dla strażaków z Rzadki za sprawne rozładowanie 28 ton towaru, który został dostarczony do punktu pomocy społecznej i jako jedyni po prostu stawili się na hasło. Serdecznie dziękuję, proszę przekazać. Następnie chciałbym prosić państwa, żeby się państwo zastanowili nad tym, czy w tym roku i mniej więcej ustalili dzień, jeżeli by ta pandemia minęła, jeżeli by się nastąpiło rozluźnienie, żebyśmy mogli mimo wszystko jeden dzień poświęcić na sprzątanie racji. Dobrze by to było, gdyby to było przed uruchomieniem sezonu, ale to nie wiadomo, czy ten sezon w tym roku będzie. No, ale tak na wszelki wypadek po prostu przypominam. I mam jeszcze trzecią, ale nie wiem. Proszę pani Małgosia Choń chce zapytać. Aha, pani Małgosia Choń chce zapytać. I kto? Ja chciałam zabrać Dobrze, dziękujemy za pamięć. Proszę państwa, w związku z tym, jeżeli nie ma pytań,
korzystałem z tego. Ja na kilka później jeszcze odpowiedzi, proszę. To proszę bardzo. Od razu. Dobrze. Co to, tak jak to Pan Paweł mówił między innymi o tych dziurach, drodzy, bardzo bym prosił wszystkich radnych, zgłoście to u nas w wydziale, bo Państwo dokładnie wiecie, gdzie to jest i niech faktycznie przejadą i wszystkie te dziury zinwentaryzują, żebyśmy jak skończymy uzupełnienie, żeby się nie okazało, że gdzieś tam jeszcze coś było i nie zostało to zrobione. Tak samo prosiłem też sołtysy, żeby zgłosili i Państwa radnych zgłosić się, to myślę, że to pozwoliłoby nam załatwić tą sprawę. Pani Janie, co do parkingu, o którym Pan wspominał, no przykro mi, ale jak Państwo wiecie, poprzednia rada, poprzedniej kadencji sprzedano ten teren, który był gminny. A dzisiaj my jako gmina dopraszamy się o coś, co mieliśmy. Powiem szczerze, teraz my pójdziemy na łaskę do gościa i będziemy go prosić, jak mieliśmy własny grunt, niepotrzebnie został sprzedany, o czym kilku radnych poprzedniej kadencji też o tym mówiło. Następna sprawa. Co do MOK, ja powiem tylko tyle, czy MOK, czy centrum, jakkolwiek to nazwiemy, to powinno być zrobione w 2013 roku, bo skończyły się tamte przepisy w 2012 do końca roku i powinien być zrobiony konkurs. Nie był zrobiony. Dopiero ja, Państwo, w tej kadencji próbujemy to jakoś, że tak powiem, też ogarnąć, żeby to zrobić i żeby to funkcjonowało, żeby to dopasować między innymi do przepisów. Kolejna kwestia, chciałbym powiedzieć tak, że myślę, że sobie Państwo też znajdziecie i sprawdzicie. Udało się pozyskać na szpital 2 miliony i milion złotych na kanalizację. I Pani Darko, może to będzie na Pana kanalizację. Powiem tak, jeżeli chodzi o szpital, to naprawdę prezes szpitala zabiegał o to od 2 lat, tak naprawdę powiedziawszy, jak to Państwa był wtedy w 2019 roku, że będzie szukał środków zewnętrznych. Szczęśliwie się poskładało. Mam nadzieję, że uda mu się też pieniądze dobrze wykorzystać i że przyniesie to korzyści właśnie dla tego szpitala. Natomiast co do kanalizacji, no to będziemy patrzeć, jakie mamy projekty. No taka jest prawda. Tak, myślę, co do tarczy, jak Państwo również wiecie, to dla gmin górskich mamy tam po 4 miliony 950 i mam nadzieję, że tak jak żeśmy w tych założeniach było, że te pieniądze, mówiąc krótko, wydamy celowo, oszczędnie i że przyniesie to efekt dla naszej gminy. Ale jak Państwo pamiętacie też, bo mówiła Pani skarbnik, że od początku stycznia do praktycznie połowy marca, czyli za 2,5 miesiąca, bo tak to było wyliczone, nie zrealizowały się nam dochody w wysokości 1,5 miliona. Więc proszę też pamiętać, jak będziemy nad tym budżetem się pochylali, będziemy mówili o zmianach, o przeniesieniach pewnych środków, że musimy też wziąć pod uwagę, że te pieniądze, które otrzymamy jako gminy górskie, to są pieniądze też właśnie na te rzeczy czy zadania, z których wpływy się nam do miasta, mówiąc krótko, nie zrealizują. No tyle tak pokrótce. Natomiast na wszystkie te oczywiście interpelacje jak najbardziej odpowiem. Wcześniej była Pani. Jeszcze jedną rzecz. Chciałbym Państwu, ale również mieszkańcom złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne, spokojnych, zdrowych świąt, żeby wszyscy odpoczęli i żeby się koronawirus skończył. Proszę Pani Ola. Ja tylko Pani Burmistrzu chciałam zapytać, dziękuję za życzenia i również dla Pana, dla Pani Burmistrz zdrowych, spokojnych świąt. Chciałam zapytać Pani Burmistrzu, jeszcze wracam do tego mądre nieszczęsnego, może jeszcze z tego, przepraszam, w cudzysłowie. Chciałam tylko zapytać, bo wiemy, że tak, MOK MOKiem, a u nas w urzędzie jest też komórka po prostu związana z MOKiem. Jak to Pan widzi ewentualnie, to będzie połączone, jak powstanie to centrum, pracownicy wszyscy zostają, mają zapewnione miejsca pracy, będą współpracować razem. Jak to wygląda? Bo tu chodzi też o pracowników, bo praktycznie to centrum to jak gdyby był oddzielny twór w tym momencie, tworzymy oddzielny twór. A co z paniami, które na przykład są w tej chwili tu w Urzędzie Miasta i w komórce promocja? Znaczy, tak jak tu mówiliśmy, zrobimy konkurs. Zobaczymy też, jak kandydaci, którzy wystartują w tym konkursie, zaproponują funkcjonowanie tego centrum. No nie do końca, Panie Burmistrzu, bo jeżeli coś zmieniamy i coś poprawiamy, unowocześniamy, to chyba mamy na
na celu wszystko wziąć pod uwagę. Czyli wiedząc, czym dysponujemy, musimy się jak gdyby odnieść do całości, prawda? Tak, a nie zostawiać w tym momencie komuś, kto wygra konkurs i będzie on decydował, czy ten, czy tamten mężczyzna, czy nie. Wydaje mi się, że właśnie dlatego przy tym statucie było tyle dyskusji i tyle może propozycji, żeby to było bardziej jasne i klarowne dla wszystkich, ale też zabezpieczające dotychczasową pracę tych ludzi. Bo to są ludzie i w tym momencie, żeby później się nie okazało, że na przykład ktoś wygrywa konkurs, przychodzi i mówi na przykład, że mu niepotrzebne są te dwie czy trzy osoby na przykład, albo inne osoby. Jakie jest zabezpieczenie z Pana strony dla tych osób, które na przykład działają w tym kierunku, w tej dziedzinie? Co Pan może im na przykład zagwarantować? Przede wszystkim ktoś, kto zostanie kierownikiem tej placówki, musi określić, jak on widzi funkcjonowanie tej placówki, ile on osób tam potrzebuje i pytanie jest, czy te osoby, tak jak Pani to zadała pytanie, które są u nas w urzędzie, to zakres tych zadań zostanie tam przeniesiony przykładowo i któraś z tych osób będzie tam również pracowała w tym centrum, czy zadania, które będzie realizować związane z kulturą, sportem, będą realizowane tylko tam w określonym zakresie i to, co mamy tutaj u nas w urzędzie na dzień dzisiejszy. Ja mogę też zaproponować, proszę. Panie Burmistrzu, jeżeli będą się zgłaszać kandydaci, bo będą, prawda? No, tak myślę. Czy w tym momencie nie można prosić ich o przedstawienie planu? Ale po to jest konkurs. Planu przede wszystkim i w ogóle organizacji tej komórki, jak oni sobie to wyobrażają i w tym momencie konkurs, czy na przykład jest taka możliwość, bo my nie uczestniczymy w żadnym z konkursów praktycznie. Wiadomo, że nam jako radę też nie wolno, ale w tym momencie, czy możemy dostępu wiadomienia, jeżeli będzie taki konkurs i na przykład, żebyśmy usłyszeli, co ci kandydaci mogą nam zaproponować, co proponują i czy wiadomo, że chyba głosu nie mamy jako głosu, ale jest powoływana komisja konkursowa, w skład której mogą wchodzić radni. Ja rozumiem, że ja pamiętam, że pani Dorota była, ale wydaje mi się, że na przykład do komisji, żeby radny wszedł, w sensie, jako, żeby mógł mieć głos, to powinna chyba być też uchwała rady, że deleguje radnego, prawda, do pracy w komisji. Nie ma czegoś takiego? Nie, powołanie. Burmistrz, starosta, czy ktoś tam powołuje komisję konkursową. Tak to wygląda. I ona się składa z określonej ilości osób. Ja bym prosiła ze swojej strony po prostu. Może inni koledzy też by chcieli uczestniczyć w takim konkursie, zobaczyć kandydatów, zobaczyć ich oferty po prostu, co proponują, co by chcieli zmienić, jak to widzą po prostu. Oferty są dopiące, bo przecież później po każdym konkursie można zobaczyć protokół i tak dalej, bo nie można sobie prowadzić konkursu przy publicie jakiejś. No ale dlatego mówię Pani, jeżeli nie są do prądu, na pewno jak będą wyłożone, to się zapozna, ale chodzi o uczestnictwo w takim konkursie. No to nie ma takiej, jest komisja powołana przez Pana Burmistrza, to jest tyle. Te osoby, które się zgłoszą. Komisja jest komisją, ale chodzi mi o tak zwane niemy uczestnictwo. No, czyli siedzimy, słyszymy, rozmawiamy. Państwo, my na przykład jesteśmy tylko biernymi uczestnikami. Nie ma takiego możliwości. Jest komisja powołana, ona ocenia i to jest też stresujące dla kandydatów, którzy jeszcze z miasta poprzychodzili ludzie i słuchali, jak się. Nie z miasta, ja proszę o radę, Pani Burmistrz, o radę, nie o miasto, tylko o radę, proszę, o uczestnictwo. Trzeba zapytać prawników. Dobrze, rozstrzygniemy to, Pani Radna, i ja zapiszę sobie to zaraz i będziemy to analizować, jak to przyjdzie ugryźć, z której strony. Proszę Państwa, prosiła o głos Pani Radna Józefa Śmietana. Nie słychać Pani. Proszę tu przyjść. Pani Józefa. Ciszej. No nie słychać. Kuku. Dobrze, to w takim razie Pani sobie tam ustawi, a poproszę Rafała Wójtowicza, prosi o głos. Nie? Nie. Słychać. Słychać. Ej, dobrze pan mówił, że to potrwa. Dobre święte.
Nie, no to jest bez sensu, nic nie słychać. Weź pani. Ale to poproszę pani piśmie. No właśnie, szanowniczący. Pani aż jeszcze chciał? Znaczy, ja proszę. Tak, sprostowanie wyjaśnienie pani, że chodzi mi o ten parking i tam padło wstydne, że poprzednia pani burmistrz coś nam sprzedała i teraz nie będziemy czapkować nikogo, żeby coś załatwić. Ja myślę, że to nie chodzi o czapkowanie, tylko chodzi o, że tak powiem, normalne podejście do potrzeb mieszkańców i żeby po prostu ich imieniu spróbować się podjąć takiej mediacji i spróbować się zabrać. No chociaż troszeczkę załatwić, bo podejrzewam, że ich w tej chwili nie bardzo obchodzi to, że coś zostało sprzedane kiedyś tam. Ich interes jest na dzień dzisiejszy i to co jest. Natomiast jeżeli tylko dwa zdania odnośnie tej transakcji, na ile ja pamiętam tą transakcję, na ile pamiętam w ogóle to zdarzenie, to była to kwestia, że tak powiem, wymiany, ponieważ droga nie była własnością, droga do stadionu nie była własnością miasta. Czyli w każdym momencie też i... Tak, ale pytanie, czy nie lepiej miasto wyszłoby na tym, gdyby zbudowało most do stadionu? Nie sądzę, tak patrząc po tych mostach i cenach, które się tu pojawiają, nie sądzę, żeby to było. Ale na to można też pozyskać. Nie, ale to już wiesz, ja to po prostu proszę pana burmistrza dobra. O to, żeby... Panie, nie, to jedną rzecz nie da się odwrócić pewnych rzeczy. Jedną rzecz jeszcze. Było pismo również tych mieszkańców tego osiedla. Wiem, że tam jest niestety sprawa bardzo konfliktowa, bo jedni są za, drudzy przeciw. Prosiłbym pani Jani, jak ich pan zna, niech pan jeszcze z nimi porozmawia też. No zobaczymy, co oni zaproponują, bo ja też nie wiem dzisiaj. Ja znalazłem dwa rozwiązania, które dzisiaj zasugerowałem. Dobrze. Proszę bardzo, pani radna Józefa Śmietana. Ja mam taki wniosek i prośbę, przede wszystkim prośbę do pana burmistrza w imieniu mieszkańców osiedla Królówka w Zarytym. Zwracam się z prośbą o wysypanie tłuczniem ubytków w drodze biegnącej w lewo za mostem na Poczakówkę. Taki wniosek o wysypanie tłuczniem składałam już jesienią ubiegłego roku, ale ze względu na brak środków finansowych wniosek ten nie został zrealizowany. Obecnie te dziury się, no niestety, ale zrobiły coraz większe. Mieszkańcy jeżdżą obok tych dziur po prywatnych polach, no gdzie się troszeczkę denerwują. Jeżeli by można było i będą środki przeznaczone na wysypanie tych ubytków, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Wójtowicz Rafał. Zgadzam się z wnioskiem o uzupełnienie ubytków na ulicach Wójtowiczowej Gorczańskiej oraz Tysiąclecia. Chciałbym prosić o naprawienie ubytków w drogach w pierwszej kolejności ulic Bocznej naszej gminy, a później ulic Głównych, ponieważ na te Boczne zawsze brakuje środków, gdy już załatają te ulice. Dziękuję. Dobre. Dziękujemy. Jeszcze takie mam zapytanie do pana burmistrza, bo na internecie pokazało, że będą na osiedlach sołectwa, będą nazwy tych osiedli, prawda? Żeby jeszcze pomyśleć o Radce, bo w paru miejscach brakuje nas ulic w Radce. To proszę zgłosić, gdzie to dopiszemy. No. I sołectwo Słone też. Jedynie mi Kościuszki. Dziękuję. Sołectwo Słone też by chciało tych nieprawidzmy. Gdzie sołectwo? Dobrze. Proszę państwa, czy jeszcze? Znaczy ja mam jeszcze pytanie o środków pozyskiwanych z zewnątrz. Czyli jakby gmina pozyskała po 50 milionów, to jakby z jednego zadania było. Ile? 500 milionów? 5 milionów. Czy były jakieś jeszcze inne zadania wystawione, na które by można było pozyskać środki i zostały jakby odrzucone? To znaczy nie, wniosków to mamy złożonych dużo. Tylko pytanie jest. Ale nie, to mamy jakieś wnioski odrzucone, czy znaczy nie zakwalifikowały się, nie odrzucają? Znaczy myśmy tam państwu mówili, bo na przykład jeżeli chodzi o szkoły, Rdzawka i szkoła numer 1. Więc to jest po drugiej ocenie i została jeszcze jedna. Mamy nadzieję, że to zostanie w miarę szybko rozstrzygnięte.
Tak, proszę powiedzieć. Mamy dwa wnioski w ocenie projektów nowelizacji. To jest jeden, o którym tu Państwo mówiliście, czyli termomodernizacja szkoły numer 1 Dziadka wraz z Jordanowym, bo tam chodziło o reformy. Tak, no, no to tam jest, dostaliśmy 81 punktów na 90 możliwych i czekamy na ostateczną listę zatwierdzoną. Kolejny wniosek, który też jest złożony do norweskich, to jest niebieska i zielona energia. Tam było chyba na 11 milionów, nie, na 13 milionów z groszami, to jest oświetlenie, rabki, zielone przystanki, w tym jeszcze jeden jakiś. Ścieżki rowerowe, na słonie to tam jest między innymi. Pan właśnie chciałem zapytać, te ścieżki rowerowe, na jakim etapie to jest? No to właśnie to jest 85 punktów na 90 i czekamy na decyzję. Mają być wywieszone listy teraz po tych ocenach. Jesteśmy wysoko ocenieni, tak? Czyli mamy ścieżki rowerowe, tak? Ścieżki rowerowe to jest razem z oświetleniem i z zielonymi przystankami. To jest tego programu norweskiego? Tak. Dobrze. No bo jak Państwo pamiętacie, mówiła Pani Skarbnik, że musimy schodzić z wydatków bieżących. A na przykład na tą energię to mamy duże wydatki, natomiast tu bylibyśmy w stanie zaoszczędzić no 60, nawet do 70% za energię. A mam pytanie, bo nie wiem, czy w parku były wymieniane żarówki, czy mi się wydawało? Tak, w tamtym tygodniu. Tak. Dobrze, proszę Państwa, będziemy kończyć powoli, nie? Tak. Pani Michał Pan jeszcze wspomniał o tym sprzątaniu. Ja myślę, że inaczej byśmy może trochę do tego podeszli. Bo wspólnie i tak nie możemy nic zrobić, przynajmniej tak jak jest obecnie. Ale mówię, żeby zrobić w ten sposób, że może jeżeli, czy to na jakichś osiedlach, czy w sołectwach, czy gdzieś mieszkańcy chcieliby posprzątać, gdyby zgłosili nam, wyznaczylibyśmy tutaj w urzędzie, dali jakiś numer telefonu i na przykład oni powiedzą, że w konkretnym dniu zebraliby to i wtedy my byśmy poinformowali nasze zakłady, żeby to odebrali. I myślę, że jeżeli by się nie róbmy wielkiej akcji wspólnej, tylko małe akcje i myślę, że w tym sposobem byśmy tam... Tak jak mają rewiry radni, tak powiedzieli tak, radni, niech się radni w to włączy. Tak. Bo wtedy to była ogólnogminna akcja, a teraz byśmy zrobili takie małe miejscami, ale myślę, że to ona by dużo... Ale nie chodzi o to, żeby tylko śmieci zorganizować odbiór. Proszę tak. Państwa, wszystko. Ale za te śmieci zakłady będą pobierać się na pewno. Na pewno. Na pewno? Na pewno. W tamtym roku przed tamtym pobrali to solidnie. Czyli oni się nie zaangażują. Nie. Ale oni się zaangażują w odbiór, żeby zapłacić. Mamy pewien pomysł, ewentualnie może się uda pozyskać te środki na to, żeby na to sprzątanie, bo wtedy byłoby zapłacone z innych środków. Czy się uda, nie wiem. Proszę Państwa. Chciałem postulować, że można pozyskiwać środki i z jakiś fundusz, który ma w województwie małopolskim, co przeznacza środki dla OSP, nie? OSP mogłyby po prostu. Ale mamy wniosek złożony. Jest wniosek złożony. Tak, oczywiście. Jest. Dwa na to. Powiem, że dwa miliony jest do. Nie no, staramy się pilnować tych rzeczy. Proszę Państwa, przed zamknięciem sesji chciałem w imieniu swoim biura naszego, pracowników, burmistrza, myślę, mistrzowej, złożyć Państwu, radnym, jak również i wszystkim tym, którzy nas zdalnie obserwują, mieszkańcom Rabki, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Myślę, że ten zmartwychwstały Chrystus, który będzie nam ogłaszał zwycięstwo nad śmiercią, nie pozwoli, abyśmy mogli cierpieć dalej z tym naszym koronawirusem, ażbyśmy wszyscy przeszli przez tą ciężki okres, jak to mówią, suchą stopą, żebyśmy mogli spotkać się po świętach wszyscy zdrowi, uśmiechnięci i życzę Państwu naprawdę zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do miłego zobaczenia. Zamykam tym sposobem, zamykam 33. sesję 8. kadencji. Panie Marku, również Panu najlepsze życzenia. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.